was an idea to bring together a group of remarkable people we would be honored if you would join us no not okay no you can't handle the truth well, your life is no longer your own what what does that mean who you gonna call everyone <laughs> what the hell is going on here and now for something completely different Witam wszystkich w kolejnym, niespodziewanym odcinku Filmografu. Ja jestem Konsolajce, za mną jest Karaś. Witajcie w siedemnastym odcinku. O Boże, jeszcze jeden i będziemy pełnoletni. Będziemy mić, mówić o jakichś filmach w kategorii R. W, net albo... w Netflixa. <laughs> tak, jasne. strasznego. Nie no... Coś na pewno niedługo wyjdzie, co będzie w kategorii R, i będziemy musieli o tym pogadać. A tymczasem rozmawiać będziemy o filmie, który nie jest w kategorii GR. Chyba, że bierzemy poprawkę na to, że kategoria R tutaj znaczy tyle samo co rolling, rolling and rolling. Już ma ludzi. <laughs> Nie no, jakby ktoś się nie domyślił, ani po miniaturce, ani po wstępie, to tematem dzisiejszego odcinka jest diuna nowa. Tak, diuna Ja fajnie, fajnie od razu taka mała dygresja, jak oglądam na YouTubie, jak określają wiesz, nazwisko. Każdy, każdy inaczej to nazwisko wymawia i mają problem. Dobra, to ja będę mówił pompatyczny reżyser, żeby było prościej. <laughs> niech będzie, a to moim zdaniem wszystko jedno, każdy niech mówi jak chce, kij woko. Nie jestem ani Francuzem. Na... Biorąc pod uwagę przez ile lat i teraz Iszyciu nad nauczyciele języka polskiego mieli problem z mówieniem mojego nazwiska, które nie ma żadnych skomplikowanych liter ani zapisu i tak dalej, żeby się dało przekręcić je na tyle sposobów, to Chciałbym, no, przy... żeby jednak dobrze wymawiali moje nazwisko. tak? No, twoi nauczyciele przy Wilniewie rezygnowaliby z pracy. <laughs> Polskę nie byłoby hej byłoby hejty do tablicy. No, no. Bo, a ty no. już siadaj. Nie, ale, ale, ale przywołuję nazwisko też nie bez przyczyny, ponieważ jest też dyskusja odnośnie Duny i, i jak, jak, jak wymawiać nazwiska bohaterów, bo w jednym filmie jest inaczej, w drugim inaczej. Moim zdaniem, wszystko jedno. Grunt, żeby było wiadomo o kogo chodzi. No. Tak, więc żebyś A moim posił... zdaniem, co ma za różnica, jak wymagasz imię postaci, która praktycznie, że biorąc za 15 minut, już nie, nie. nie ma być na ekranie. Więc... No, no, o tym też, tak. No, w, w, w każdym razie, no, jest Nowa Duna, yy, byłem w kinie. Byłeś w kinie czy na filmie, bo to jest kolosalna różnica. Jak no, byłem w, momencie, w kinie, bo razem. dlaczego mówię, że byłem w kinie? Bo yy, od razu minus, który trzeba odznaczyć od, od, yy, od i jest bardzo znaczący. Było bardzo głośno. Głośniki był albo głośniki były ustawione źle, albo, albo coś jest nie tak z tym filmem. I co ciekawe. słuchaj, i drugie. Słuchaj, zaj zaj zajrzałem, zajrzałem na forum amerykańskie o dyskusji o Dziuny I wiesz, jaki mi wyskoczył topik, bardzo, bardzo. O którym co bardzo powiedziała. Z tym ludzie... dźwiękiem, czemu tak, tak głośno? Żebyś wiedział. Dokładnie tak. Ludzie, ludzie mieli pretensje, że film jest za głośny, Siedząc w kinie myślę, hola hola. Czy to znaczy, że, że to jednak nie była wina mojego kina, wcale nie najgorszego? Myślę, że. To jest rajasz. dzisiejszy poziom niestety miksu audio, tak samo jak w Tenecie i kilku mm. innych filmach, gdzie bo, po prostu tak. ktoś się tak mocno bramzluje swoją twórczością, że zapomina o tym, że film fajnie by było mimo wszystko obejrzeć normalnie, a nie na zasadzie, że musisz mieć napisy włączone, bo kiedy są postacie na ekranie, próbują coś powiedzieć. To muzyka i całe audio z otoczenia ich zagłusza. Tak, właśnie, bo rzeczywiście były, były pewne sceny, które o, rzeczywiście wyglądały świetnie, ale trwają, trwając tak przez moment dłuższy sprawiały, audio sprawiało straszliwą niewygodę i człowiek chciał, żeby te sceny już się skończyły, bo już było nieprzyjemne dla ucha. No, po prostu. Myślę, cholera, no coś tu, coś tu jest nie tak. Wiesz, tak jak mówię, zrzuciłem to na karb tego, że, że w kinie ktoś zwalił sprawę, ale jak, jak czy tam zaskoczy, zaskoczony byłem, że, że, że ludzie na całym świecie z, ten sam problem y, y, podnoszą. Na całym świecie ten sam operator z polskiego kina <śmiech> robił <śmiech> <masterik> audio. <laughs> A Tu audio. Ale karierę ma, kurczę, wiesz, no wiesz, go to 11. Jest, wiesz, kina tak, 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 aż tak bardzo kina, wiesz, zostały, pocie, wiesz, zmasakrowane przez COVID, że już tylko jeden Polak pracuje za pół, za pół darmo. Nie, wiesz, tu chodziło o to, że jak już ktoś poszedł do kina, to poczuj, że byłeś w kinie i mam na myśli, tak. poczuj. Tak, no w, w, w każdym razie mamy Dune, która po ponad roku doczłapała do kin eh. w końcu i nie tylko do kin, bo też na wspaniałą usługę, której w Polsce nie ma, HBO ale jak masz VPN, a ma... to może spokojnie obejrzeć i tak też uczyniłem, no, tak, bo szczerze tak, powiedziawszy, tak. perspektywa siedzenia w kinie z ludźmi i pomijając kwestię, jakie audio by nie było, to jeszcze dalej sobie do tego wszelkiego rodzaju efekty uboczne, czyli he, ale świetnie, ho, ho, ho", plus gryzienie, chrupanie, połykanie, charchanie, kaszlenie i tym podobne, to już mi tyle filmów zepsuło, że po prostu moja wojna z kinami. To... Nigdy się nie zakończy i. Tak, nigdy do kina już nie. Słynne nie. Tor tortille z sosem serowym, gorącym, tak i ten no to w twoim Ale w tym przypadku ja... zazwyczaj się chyba powtarza. <grym> na ogół, często jest, ale nie. Akurat, akurat ja byłem specjalnie wybrałem, wiesz, strategicznie poszedłem w poniedziałek, czyli wczoraj, bo nagrałem we wtorek. Kiedy na godzinę 11.30 i oprócz mnie w całym kinie były dwie osoby, więc. Więc nie było żadnego problemu, było cisza w czasie jedną więcej tak więc. niż u mnie, jak się oglądało, Diona. <grym>, no więc była cisza, cisza, cisza i spokój. No i cóż, no, doczłapało. Dobra, to do, może do, zróbmy do tak. Um, ci, co czytali książkę i coś pamiętają, i mam myśli, czytali książkę, a nie czytali streszczenie na Wikipedii, o czym pewnie też nieraz wspomnimy. No właśnie. A to raczej zaskoczeni specjalnie nie będą, poza tym, że jest troszkę zmian specyficznych w stosunku do tego, co jest w książce. Natomiast dla osób, które kojarzą Dune na zasadzie, że o, była kiedyś taka gra, potem coś tam jeszcze było, jakieś seriale, jakiś film Lynch'a, który jest kultowy, bo, bo jest kultowy, ale dlaczego to nikt nie potrafi powiedzieć tak naprawdę? Bo to sami znawcy za przeproszeniem nie, nie mhm. powiem skąd. Znaczy, ja ci powiem, co mnie najbardziej od razu czy też. karność, mhm. więc na początek może tak zwana wersja niespoilerowa, w skrócie, co, gdzie, jak i dlaczego, a potem zaczniemy sobie już tak normalnie, że tak powiem cali na biało, chociaż ja głównie na czarno, żeby ludzie wiedzieli, żeby ze mną nie zadzierać, bo już jestem ubrany na jakby, co? <grystanie> tak. To wtedy przejdziemy do głównej dyskusji, do melanżu. Którego słowo nie, nie pada, wiesz, w filmie, melanż. Przynajmniej nie zauważyłem, yy, a mocno się starałem, tak, wiesz, nikt, nikt nie użył określenia melanżu. <grystanie> Próbowałem czytać te literki, ale nie udało się. Dobra, nie, nie, znaczy, wsłuchiwałem się, wiesz, w wersji angielską. <grystanie> No tak, no. Po roku Dobra, dostarczyli. Ty jesteś chyba tak bardziej wielkim fascynatem, większym przynajmniej niż ja, jeżeli chodzi o tą serię. Więc znaczy książek, jest... tak, tak. tak. I to był Karnaś, dziękuję wszystkim za uwagę. Nie, nie, nie. nie. <ścoughs> znaczy to zacznijmy, dobrze, to bez spoilerów, to jest ciężka, ciężka sprawa, ale zacznijmy od takich ogólników. Wszędzie, wszędzie, gdzie nie spojrzę, ym, są oczywiście, so, są zachwyty nad tym filmem, ale z, z jedną rzeczą się nie mogę zgodzić i, i, i bo ja generalnie będę chwalił ten film, od razu mówię. Ja, ja ten film bardzo, bardzo lubię. Bardzo mi, się, prawo nawet, bardzo, mi się, bardzo mi się podoba, szczególnie, że ja rzeczywiście jestem fanem książek Herberta, zresztą w jednym z innych naszych podcastów przy, przy okazji m, m, Fundacji Asimowa. O serialu tym może kiedyś powiemy. Zahaczyliśmy, zahaczyłem w rozmowie o, o, o Dune Herberta i tam też się mocno na tym zachwytam. No generalnie jestem fanem tej prozy i mówię o Dune jako, generalnie jak mówię Duna, ja nie mam na myśli tylko pierwszego tomu, bo największy problem z ludźmi, którzy czytali Dune i którzy ją interpretują albo, albo uważają, że ją znają, jest fakt taki, że, że Dune, nawet tego pierwszego tomu, nie da się zinterpretować bez znajomości kolejnych tomów. To jest niemożliwe po prostu. Jeżeli ktoś czytał Dune tylko pierwszy tom, to ja to mówię z pełną świadomością: nie zna Dune. To jest niemożliwe, żeby, żeby, żeby opiniować tą książkę na podstawie tylko tego tomu. Pierwszy tom Dune, Dune jest tak naprawdę. Wstępem do całości. Dlatego jak ja, ja mówiąc z mam na myśli wszystkie te książki, które napisał Herbert, pomijam te, które zostały Całe napisane sześć. przez jego syna, bo te książki są akurat słabe. To jest taka dygresja krótka, żeby, żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi. Ale wracając, wracając do filmu, i to, to, to co mnie najbardziej uderza na przykład we wszystkich recenzjach, Karnaś, które widzę przypominam, teraz. To jest część niespoilerowa. Tak, nie, niespoilerowa. żebyś się nie zapędził Będzie? Za nie, nie, nie. Ja to ogólnie będzie i się nie zapędzę. Yy, wszędzie czytam, że yy, film Wilnewa to jest, yy, jest adaptacją. Ja się zastanawiam, co ci ludzie pieprzą. <grym> nie, nie, ja nie, tam nie. Tam na, na, naprawdę pierwsza, <grym> pierwsza rzecz. Yy, adaptacja yy, książki Herberta, czyli nad pierwszego, pierwszego tomu nie wiem, jak będzie z kolejnymi, to jeszcze gorzej, jest niezwykle trudna do zrobienia. To jest moim zdaniem jest to wręcz rzecz. Praktycznie niemożliwa. Herbert nie pisał to jest jedna z tych książek, która jest absolutnie ciężko, praktycznie nie do przełożenia na, na język filmowy. Y aczkolwiek Wilnewowi się to jakoś udało. To nie jest, jak mówię, to nie jest adaptacja, to jest bardzo frywolna i użyję jeszcze raz tego słowa: frywolna, specjalnie, frywolna. Y, y, interpretacja. Bardzo dobra, moim zdaniem, bo jest bardzo dużo scen. Nie, nie będę ich wymieniał, żeby nie spolerować, y, Scen wyrwanych żywcem z książki, które wyglądają tak, jak sobie człowiek w, wiesz, wyobraża czytając, I, i to widać, że Villeneuve odrobił, odrobił pracę domową. Zna to uniwersum, rozumie Dune. To, to To był największy problem, z którym, którym ja, miałem, który ja miałem, kiedy obejrzałem te. Pamiętasz te pierwsze trailery tego, tego filmu, prawda? Jakie jaki one, yy, ale, Pamiętam, ale, ale że w... Próbowali pokazać coś, ale im się zupełnie nie udało. No tak, czyli tak o, obejrzałeś, ale tak jakoś tak człowiek miał skrzywioną taką mordę. Tak patrzył, yy, nie wiadomo co z tego wyjdzie, prawda? Znaczy, nie wiem, te trailery były tak nudne i tak absolutnie niezachęcające, że zasadniczo stwierdziłem: Dobra, będzie na HBO, a to sobie obejrzę. Mhm. Ale ja, ja się nie bardzo wywołały zaz... mnie na zasadzie, że o Jezus Maria, muszę. O nie mogę się doczekać. O Jezus. Ja się bardzo tak. właśnie po tych y... bodajże obejrzałem były albo dwa, albo trzy. Ja chyba widziałem dwa te trailery, yy, jeden taki dłuższy i ten pierwszy taki yy, krótszy. I się trochę obawiałem, czy, czy Wilnew y, rozumie całą filozofię tego, co chciał przekazać y, Herbert w swoich y, książkach. Bałem się, że on tego nie rozumie. Okazało no, się, że jednak, że, jednak, że... Że, jednak, że jednak rozumie. On jednak widać było po, po, po wszystkich tych scenach i całości po obejrzeniu tego filmu stwierdziłem tak. Frank znaczy, uf, Frank. Reżyser Pan Wilnew rozumie dune, odrobił lekcję. Być może nawet jest jak, w jakimś stopniu fanem, na pewno czytał pierwszy tom i, i kolejne, na pewno, jestem o tym święcie przekonany. Tak samo reszta o, scenarzystów, no, no. więc pod tym względem, jak, jak czytam na przykład pretensje ludzi, że e, nie, on nie zna się na pewno, mówi tak, pieprzą bzdury ci ludzie po prostu. Tak więc pod no tym względem... Uh -huh. Już, to to będzie w części spoilerowe i tak dalej. Do rzeczy, Twoja opinia bez psucia, że tak powiem, oglądania i tak dalej, to. Mm -hmm. No, tak jak mówię, jest to takie trochę też streszczenie książeczki. Pewnych bardzo sporo rzeczy ominęli, ale opinia ogólna jest moim zdaniem pozytywna. I dla fanów książki będzie bardzo dużo rzeczy zrozumiałych nie wiem, nie jestem pewny bo nie mogę się postawić w pozycji osoby, która nigdy nie czytała Dune, nie zna tego uniwersum co, 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 co nie znaczy, że ja takich ludzi potępiam, można takiej książki nie znać i, i to jest ok, ale reżyser musi sobie wziąć za punkt honoru żeby takie osoby też wyniosły coś z tego kina, jakąś, jakąś przyjemność i zabawę i tutaj się obawiam że jednak osoby, które wejdą na te ponad 2,5 godzi godziny około mogą wyjść mocno, mocno, skonfundowane, że tak to, że tak to ujmę delikatnie, bo są pewne rzeczy, które, które, nie są tłumaczone. Ja od razu się odniosę do tego, to ogólnie też nie będzie bez spoilers. Nie ma tego głosu z offu, to znaczy narracji i tak dalej, która... Wewnętrznego i, monologu. Tak, w monologu tego, tego i tak dalej. Nie ma tego, jest na początku streszczenie, takie króciutkie, ale to, które nic nie daje. Z jednej strony jest to dobrze, bo to jest, bo, bo, bo to jest taki śpiew przeszłości, który już raczej nie występuje w kinach, w kinie, w telewizji, w filmach. Natomiast w przypadku Duny, nie jestem pewien, czy to nie byłoby dobrze, gdyby, gdyby to zostało. Gdyby, gdyby Wilnef jednak stwierdził, okej, okay, Lynch zrobił tą rzecz dobrze, więc ja to zostawię. Tak więc tutaj dla mnie jest to otwarte do dyskusji, czy to jest dobre, czy to źle. Czyli ogólnie rzecz biorąc, jesteś na tak. Tak. Jestem pozytywnie zaskoczony jakością tego filmu. I, i generalnie y, mogę powiedzieć, że w ostatnich dwóch latach nie widziałem równie dobrego filmu science Fiction, aczkolwiek weźmy tu też poprawkę na to, co się dzieje na świecie: że było naprawdę dosyć źle z, naszym, z naszą kinematografią, generalnie na świecie, i, i dobrych filmów y, nie wyszło zbyt wiele. No, to ja Ci powiem, że jestem w totalnej opozycji, bo jak dla mnie to jest pretensjonalne, pseudoartystyczne, zmarnowany potencjał i jakie, ja... jest takie określenie, które akurat po angielsku idealnie oddaje to, co bym chciał powiedzieć, ale u nas nie ma poprawnego tłumaczenia, więc po angielsku to jest overindulgence, a u nas to najbliższe co będzie to takie brandlowanie się po prostu, takie <laughs> samo uwielbienie. Jezusie, niech cię wszędzie wie. dwie. <grym> to jest wrażenie po tym filmie, bo jak mm -hmm. ktoś nie ma jakiegokolwiek pojęcia po tym, że czerwie, że przyprawa, że pustynia i tak dalej, to ten film będzie dla niego nudny. Dla osoby, która kojarzy ten świat, oglądała wersję Lynch'a, te seriale, albo czytała książkę, czy coś w tym stylu, i mówiąc, czytała książkę, mam na myśli te sześć tomów, a nie pierwszą no to tak, książkę, tak jak mówisz to, to, to. i tak dalej. Plus. Najgorsze, co może być, jeżeli chodzi o ten film, to to, że decyzja, aby go przepołowić w cudzysłowie, bo to też tak z dupy trochę szczerze mówiąc. No i tak, o właśnie, bo... o tym nie powiedzieliśmy. To jest, to jest bardzo ważna rzecz. Właśnie. Dojdziemy do tego. Ale to... ogólnie decyzja o tym, żeby przepołowić ten film, sprawia, że automatycznie go skreślam jako coś, co można komukolwiek polecić, bo to jest dwie i pół godziny wstępu do wstępu i wszelkiego rodzaju rzeczy, które. Mogą go zainteresować i tak dalej, może będą, w drugiej części, jeżeli ta druga część powstanie. O już ci mówię, że będzie, bo właśnie dzisiaj zostało potwierdzone przez, przez Warnera, że będzie. Powiem tak, dopóki nie ruszą kamery, potwierdzenie absolutnie nic nie znaczy w tym momencie, bo kamery to się może zmienić to, z dnia na dzień. Twoją drogą to kamery powinny ruszyć tak w tak rok temu. Nie, szczerze powiedziawszy, jeżeli ten plan. Żeby zrobić z tego dwa filmy, był od początku, a nie był na zasadzie, że dobra, to jak się uda, to fajnie, jak nie, no to trupa. Dwa albo trzy. To powinno, być, i, o, być. to powinno być kręcone na tej samej zasadzie, jak ta trylogia Matrixa ostatnia, Że tak, dwójka, tak, i trójka dokładnie. była i prawie że jednocześnie robiona, i odstęp był nie pamiętam tam miesiąc, dwa miesiące pomiędzy kinami bodajże. O, tak, tak, tak. Nie, masz rację, bo trz trzeba iść z rozpędu, bo szczególnie, że takie, pro takie projekty wręcz y, wymagają takiego działania, bo tutaj rzeczywiście. Bo Jedyny tu, plus, jaki mają, jeżeli chodzi o zrobienie drugiej części, to to, że 90% starszych aktorów już nie żyje. To nie jest ten <grym> spoiler. A ci nie, nie. aktorzy, którzy zostają, to są młodzi albo łatwi do wymienienia, także nikt się nie zorientuje, tak jak gościu stora, że z filmu na film go podmienili i praktycznie nawet nikt się nie zorientował, że to jest inny aktor bo to mm -hmm. była postać drugo, trzecio, piętro planowa. Interaktywne tło, kurde, ruchoma tapeta. Mm -hmm. Więc ogólnie mm -hmm. jak dla mnie to jest tak, dwie i pół godziny czegoś, co można w najlepszym skrócie nazwać nawet nie interpretacją czy adaptacją, tylko wiedział, że dzwoni, ale nie wiedział, w którym kościele. Strasznie dużo zmian, dużo rzeczy też zrobionych takich, że patrzysz i tak się zastanawiasz, ile to kosztowało? Przecież tutaj nic nie ma. Absolutnie nic nie ma wizualnego. I tutaj mówię i o scenografiach, i o kostiumach, i o praktycznie wszelkich ujęciach, które nie są pompatyczne, artystyczne, za przeproszeniem, z dupy. Mm -hmm. znaczy po tutaj prostu ujęcia akcji są do niczego. Mm -hmm. Ujęcia te majestatyczne są ok, ale są tak przeciągnięte, bez jakiejkolwiek po prostu esencji. To typowe dla Wilnefa, wiesz? Znaczy... No ale to właśnie o to my... chodzi, no. Okay. Wiesz, można zrobić ujęcia pustyni i tak dalej, które będą ciekawe, ale tutaj po prostu cała skala barw, jaka została użyta przy saturacji i tak dalej, całe te ujęcia są tak po prostu dłużące się niepotrzebnie, że jakby było doda cokolwiek dodane, np. te znaczy... monologi wewnętrzne, to by miało sens. Mhm. Że a propos... Masz się skupić mhm. na tym, co słyszysz, a nie. Że masz pusty teren, jakiś tekst i to jest wszystko takie flaki z olejem za a propos, a propos koloru i saturacji, bo tutaj, tutaj akurat poruszyłeś to i, i tu mi się akurat właśnie przypomniało. To czekaj, tylko dokończę. Hmm? Tylko dokończę. Uh -huh. Dla mnie 7 na 10 za dobre chęci, 0 na 10 za to, czym to jest, bo to jest niedokończonym projektem pokazującym, że można coś takiego zrobić. Ale powinien to zrobić ktoś inny. Na pewno inny zespół, jeżeli chodzi o scenografię, ujęcia, reżyserię i tak dalej. Może sceny z aktorami, to jeszcze pół biedny, ale akurat, moim zdaniem, ten człowiek już udowodnił przy swoich poprzednich filmach, że niestety, tak jak Nolan, ma zbyt wysokie mniemanie o sobie momentami i to czuć po prostu w każdej scenie, gdzie te dialogi powinny być po prostu bardziej dynamiczne, bardziej sensowne. Także. Ty oglądasz postacie, a nie za przeproszeniem karykatury na dłuższą No ja się z Tobą nie zgodzę, aczkolwiek z jednym się muszę zgodzić bardzo, i to jest to, co przywołałeś minutę temu, i o tym zanim zapomnę, to, to, to mocno chcę powiedzieć. Mówiłeś o saturacji i kolorystyce, G generalnie o kolorach w tym filmie, prawda? Bo to można tak powiedzieć. Że... O no, barw, jak to barw użyte. I, i, i to, jak ekspozycja, mm, kamery i tak dalej. Y Pamiętam scenę, już możemy wchodzić powoli w terytorium spoilerowe, tak, to już więc już jest ten moment. Tak że już niech ludzie uważacie? Opinia wstępna hmm, tak. była. Pamiętasz tą scenę, ona się zresztą, bo też nie będziemy też wspominać czasem książce, ale czasem też o starym filmie Lyncha, bo to też jest pewien odnośnik, prawda? Jakaś, Jeszcze możemy o pu serialu. Wspomnieć. Punkt odniesienia, o, i o serialu, który. G no właśnie. Dobrze, ale chodzi mi, o, chodzi mi o to. Pamiętasz tą scenę, która też pojawiła się w filmie Lyncha, czyli kiedy książę Leto w Ornitopterze razem z synem i, i tak dalej. I z, ja, ratują tą. Harwestera, tak, ratują pamiętam, były zdjęcia i bodajże w trailerze wyglądało to wizualnie trochę inaczej, to znaczy było ekspozycja światła była bardziej nasycona, kolory były żywsze, jeśli dobrze pamiętam, szczególnie na zdjęciach, ale w trailerze też natomiast w samym filmie wszystko było, za to już tak powiem tak ogólnie, za przeproszeniem obstrane, obstrane kurzem i idą i, i przyprawą i generalnie prawie Karnasz, nic nie mówię powiem ci jedno Koleżanka no no, no. ma genialne określenie na tego typu kolorystykę. Peace Aha. filter. <laughs> no, i mówię bardzo, mówię tak, oho, zaczęło, w tym momencie poczułem, że zaczęło się to, co, to, to, co w, w kinie mm, jest. Bardzo dla mnie złym trendem odrymienia. w grach przez ostatnią dekadę, że wszystko było szaro, górę, bez tak, tak Nic tak nie, tak, nie widać, tak, że nic nie widać. Myślę, kurczę, coś mi się tu nie pasuje. Bo w trailerze, filter. Tak, w, tra trailerze, filter. Tak, w trailerze było to inaczej. Ja chciałem, chciałem kolory. no Wiesz, no, niby okej, okay, no niech mówią, o, pustynia, bo pustynia jest szara. Nie, pustynia nie musi być szara. Mogli wprowadzić no, czy jakieś jakąś tak, kolystęło. Jeżeli kiedykolwiek byłeś w Egipcie. Gwarantuję, no ja, że. Słuchaj, ja byłem, ja byłem pustynia dwa nie w wygląda w tak, jak wygląda na filmach. Ja byłem dwa razy w Libii, jako ojciec był na kontakcie, więc ja widziałem tę pustynię, jaka, o, jaka, o, jaka ona jest. I rzeczywiście, myślę, myślę może to nie będzie przez film, ale niestety było. Ale jest, też w też jednym się z tobą zgodzę, ale też trochę nie zgodzę. Odnośnie, odnośnie projektów, ubrań i tych strojów i tak dalej. Na początku, kiedy, kiedy mamy tą scenę. Kiedy przybywa ten. Kiedy na, na planetę Kaladan Delegacja. Ta, kiedy, tak, de, delegacja tego, jaką się tam nazywa? Herolda, her, przybywa ten her, herold zmianny od imperatora przy, przybywa. I, I ten wielki statek kosmiczny, wiesz, opada i tak dalej, myślę, o kurczę, to będzie fajnie, to, to będzie coś. I rzeczywiście wysiadają, wysiadają, wysiadają te postaci, te ubrania z oddali wyglądają świetnie. Wszystko super. Potem jest najazd na, na te ich yy, hełmy, kaski i tak dalej. Większość, okej, okay, oprócz jednego, który wyglądał jak jak się nazywa ta, ta, ta kapela, no, kurczę, tych takich elektronicznych. Tak, myślę, o kurczę, co oni, co tu robi Daft Punk? Nie no, przepraszam. Yy, ale generalnie mi się podobało. Szczególnie, wiesz, ten herold zmian, tego, tego ubrania, które przypominało takiego, wiesz, yy, arcy, arcybiskupa, arcybace. Myślę, okej. Okay. powiem, jaki jest mój żarciek z tym związany. No, no, no. To robili na początku, kiedy była oryginalna ekipa, a potem już przyszli ci tak zwany B-Team i musieli zrobić wszystko a. inne. <grych> Z generalnie generalnie to było. Ta scena rozbudziła nadzieję, że tak będzie w całym filmie. Potem jeszcze była scena, to było przeniesienie na, 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 na Gedi Prime do, do, na planetę Barona Krakonena. Ta zmiana takie na taki mroczny, mroczny taki świat też była świetna. Darkseid, taki jest. Tak, to też było świetne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast później yy, jakoś to tak siadło. Szczególnie kiedy już pojawiła się, yy, pojawił się książę i cała jego rodzina na Arrakis i kiedy był, był ta, 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 że tak tu ujmę, te wistasy na pustyni i, 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 i to, co najgorsze, moim zdaniem, od, odnośnie, odnośnie tej ekspozycji, kręcenia kiedy pokazali miasto Arakin. Mój Boże, ja naprawdę ja myślę, oczekiwałem, to że to będzie, nazwać, to że, to, że, to, że, to, że to będzie, no bo tak, bo oryginalnie jest to miasto. Patrzę, a to były, myślę, oho, produkcja Wilnefa, czyli tak, megalityczne budowle w stylu yy, yy, Majów, yy, yy, mishmaszu, yy, wiesz... Piramidy, Piramid Egipcji i tak dalej. I, wszystko, I to wszystko generalnie... W, Zamknięte w skrupie. Myślę, cholera, nie, tak nie powinno być. I pomijam, pomijam kwestię, że, że, że było to wszystko yy, monotonnym, szarym kamieniem, czyli z czyli oddali wyglądało absolutnie jak makieta. I to był moim zdaniem I moim, tak źle nie wyglądały. I moim zdaniem to, to jeden z największych błędów tego filmu to jest właśnie pokazanie Arakin w takim stylu. Tak nie powinno być. To, to powinno być miasto, to powinno pokazanie być pokazanie Arakin, ja mówię pokazanie każdego pomieszczenia w zasadzie poza tym. A to pomieszczenia? to, to, to które były... też, też nie było tak ciekawe, znaczy wiesz, szczególnie jeżeli mamy porównanie do, do, do tego co mieliśmy w filmie Lynch'a, ale wiesz film Lynch'a to był, jest filmem trochę takim bardzo, yy, ja to nazwę teatralnym, to, to się może podobać niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą mi akurat się podobało, ale ja wracając z... ja ci powiem mm -hmm. tak, jeżeli chodzi o Lynch'a i to, co było, jeżeli chodzi o scenografię i tak dalej, to tam widać było, że ktokolwiek robił to, może nie czytał książki, ale ktoś mu powiedział, jak to było opisane w książce, czyli te nawiązania do tego, że na przykład tak masz pałac tego cesarza, imperatora, to jest, że pełno złota i tak dalej, to, że jest takie nawiązanie do katedry, to, że jest taka budowla, taka stylistyka i tym podobne. A tutaj to dosłownie katalog IKEA, tylko że wyprany ze wszystkiego. Na przykład to pierwsze pomieszczenie, gdzie Paul siedzi z matką, i ona tam wiesz, mówi: użyj głosu. No, Jesus fucking Christ, proste ściany. I naprawdę mówię proste, te okrągłe, kurde okna azjatyckie, drzewko bąza, żeby było cokolwiek innego niż proste kanty. Tak, I dosłownie tak. patrzysz na to, no kurde, po prostu katalog IKEA. I potem każde inne pomieszczenie dosłownie też. Prosta ściana, trochę tak, trochę kamień, tak, trochę nic, trochę tak. czasami jakiś może a mhm. rzeźbowy element, czy coś tak, takiego, a w, nic. I w kontraście, tak, i w kontraście pamiętasz, jak, jak wyglądał Kaladan tam, te ściany to były takie drewniane, tak jest stylizacja na na, na wnętrze yy, katedry statku. starej, no. Yy, tak, tak, i, 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 i po prostu to wiesz, była jak zeria, jakieś tego i to był i potem był Lynch'a było to, to przejście do, do tej sfery kamiennej czyli, czyli tych yy, na planecie Arrakis, już na Dune'ie i to był, to był fajny kontrast, natomiast tutaj nie ma tego kontrastu też i no, to, i, jest i to kontrast mi też przeszkadzało taki, że w jednym momencie jest szaro-buro, w drugim jest szaro-brązowo-buro I, i, ogólnie i to nie rzecz te... biorąc bez obrazy ale te seriale które miały zerowy budżet w porównaniu i z pierwszym filmem i tym filmem szczególnie miały przynajmniej kurde jakieś wytłumaczenie dlaczego to wszystko jest tak a nie inaczej na zasadzie tak startrykowe odcinki że mm, it's i cave episode epizod. Znaczy to bo ciekawe właśnie właśnie to jest ciekawa rzecz że, że w serialu y, samo miasto Rakim było bardzo fajnie pokazane. Mimo to, tak, jak, tak jak, no, no. w serialu wszystko było robione w Light no. I gościu, no. który był jakby jednym z głównych tam ludzi, bo tam cała masa osób pracowała przy tym to się nawet śmiał, że tam przełączniki światła i tak dalej, wszystko wymodelowali, tak na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że trzeba jeszcze dodatkowe ujęcia wyrenderować, czy coś w tym stylu i tak dalej. A tutaj, no bez obrazu, to by się mogło dziać w tym samym pokoju i człowiek by nie zwrócił uwagi tak naprawdę, jeszcze, bo jeszcze wszystkie jedna... wyglądają mhm. tak samo. Jeszcze jedna, jedna ciekawostka. Chodzi mi o to, te, odnośnie tego designu, tego wszystkiego. Pamiętasz tu scenę, kiedy Jessica idzie w stronę doktora Uego i oświetla jej drogę. To światło to się nazywa Kula Świętojańska w, 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 u, u Herberta w uniwersum. Ona wyglądała niemalże dokładnie tak jak ten pojazd, który pojawił się z, z Heraldem Zmian. Też taki la, latająca kula Ikei, no nie tak jak ty to mówisz. I, i w tym momencie przypomnij sobie, jak to Alexa. wyglądało, jak, jak, to, jak to wyglądało, jak styliza, jak, jaka była stylizacja tego światełka, tego, tej lampy la, wisz, wiesz, latającej u Lyncza. To było całkowicie inaczej. I, i tak sobie właśnie myślę, że, że właśnie tutaj jest ten problem, że Wil... wizja Wilnewa, pod tym względem, jak on lubi przedstawiać te megalityczne, wielkie takie budowle, takie szare, ciemne, m, m, bardzo ciężkie takie, z kamienia, to wpłynęło negatywnie na, 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 na Dunę, moim zdaniem bardzo trudno. Mówię, no, to dla problem. Mnie problem jest taki, że ten film jest wizualnie nudny. Hmm. Aczkolwiek dla mnie... Mój... Mój... Znaczy inaczej, powiem tak, Duna nigdy nie była tak naprawdę science fiction, to jest bardziej polityka przy okazji osadzona w przyszłości, więc pewne rozwiązania, i tak dalej, dyktują to, że jest to pseudo-science fiction, a to jest bardziej political fiction, tak na dłuższą metę. Znaczy Herbert Natomiast tutaj, nie tutaj nie lubił nie to... twardej fiction, właśnie bardzo. Znaczy on nie rozumiał twardego science fiction, on się nawet kilka razy przyznał, że on po prostu tak było mu wygodnie, i tak dalej. Tak samo jak, że czerwie to są takie jego smoki, bardziej coś w z Ogólnie rzecz biorąc, tak tłumacząc. Duna to jest gra o tron, tylko że w pseudo nieokreślonej. No tak, książka prawie, prawie tak W skrócie mocnym. W stronę science fantasy, pra, Prawie. Wiesz, to nie jest to jeszcze science fantasy tak popularne Jak, jak po gwiazdy po wojny. Przyszłości, no. Jak wojny, ale, ale, ale prawie. Ale wiesz, to, jest, to, to też można zwrócić na karb tego, że ta książka powstała w roku 65, czyli to już było po czasach, kiedy to twarde science fiction, takie wiesz, w Ameryce, czyli lata 50., początek 60., już zaczęło się, wiesz, wybuch tego pokolenia dzieci kwiatów, czyli wiesz, LSD, wiesz, narkotyki, te sprawy. No to też I... jest jeden z wielu tak, powodów, dlaczego Herbert... ta przyprawa działa, jak działa. Tak, no. tak. I krewet się bardzo wpisuje w ten nurt, tak więc, ale to taka, to taka dygresja, tak, żeby, bo, bo no tak, tak jak no mówisz, ale... są, są osoby, które mogą się oburzyć, że ojej, dlaczego to nie jest twarde science fiction? No właśnie dlatego. No. Bo to nigdy nie było twarde sobie. To jest właśnie, właśnie, właśnie dlatego tak. I to jest, to jest też fajne. Niektórzy tego lubią, niektórzy nie. Ja to mi się akurat to podoba. No, tutaj jest fajnie to. Wiesz, tak, dla więc... mnie to, czy to będzie twarde, sci-fi, czy to będzie lekkie, czy to będzie na zasadzie magic is fun, tylko że zamiast magii mamy technologię, to nie ma znaczenia. To chodzi o postacie. Problem polega na tym, że tutaj znowu jest kolejny problem. I tak samo jak u że główny bohater nie jest tą postacią z książki. No nie no, właśnie jest tą postacią z książki. Tutaj się to był absolutnie nie, no tutaj nie, nie się absolutnie z Nie jest w książce. Ej, w książce on jest młodym, energicznym chłopakiem, a nie, kurde, za przeproszeniem, ledwo chodzącym, ledwo coś gadającym, stoickim pseudo-kurde-emo dzieciakiem. Nie, no ale wiesz, to że tak też aktor... nie był taki energiczny, ale to była kwestia aktora. Ale no ale właśnie właśnie tutaj to jest znowu taki. Był... O mój marze, o Jezus, Maria. Tak. Wiem, matko, tak. Mm, mam sny, a mój Boże. A nie zadajcie mi Red Bulla, bo zaraz kurde padnę. No, po prostu. Znaczy, wiesz, on, on sprawia, wiesz, jak, jak się na niego patrzy, to, to on sprawia takie wrażenie, jakby, jakby, jakby cały czas, jakby się przed chwilą obudził. To, to prawda, ale nie, generalnie tylko... Kofeina nie zaskoczyła. Tak, ale nie, jako gen, generalnie jako o, tworzenie postaci z książki to jednak to jest, bo on jest, on jest malutki, on jest taki tego... A, 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 on nie jest taką pizdą w książce, przynajmniej na początku, to, to, to nie jest tak, bo zauważ, na nasz na naszą, wizerunek Paula Adrydy cały czas wpływa też ym, film Lynch'a, gdzie, gdzie gra aktor, który jest wiesz, byczkiem, to, to nie jest jakieś tego, a tutaj mamy zwykłą pizdę, no. Taką, wiesz, fi, fizycznie, fizycznie, powiem tak, fizycznie bardzo dobrze go dobrali, tylko jest jedna, jeden problem... Ym, z tym aktorem. Ten aktor jest po prostu moim zdaniem ma za słaby warsztat, żeby, żeby być, być jest może niemrały. gdyby on był lepszy, gdyby był lepszy aktorsko. To może byłby wtedy dla ciebie bardziej przekonywujący, to może wtedy byłoby lepiej. Tuże się zgody, że on wygląda tak trochę tak, e, jakby był cały czas na żarty przeprawą. Przy no, tak więc tutaj tego. Tak. Czyli to już do Ja bym powiedział, do, że jakby hmm? był niedoprawiony. Niedoprawiony. Czyli tutaj już dochodzimy troszkę do, do postaci, prawda? Bo tutaj też dużo będzie można powiedzieć różnych rzeczy. No tak, no. no. Powiem tyle. Mogę z grubej Moją ulubioną zacząć. postacią no. w tym filmie jest Jason Momoa, grający Jasona Momoę. O, ale już nie gra dobrze Dankana ale, ale ja przecież nie mówię nic o Dankanie, tak ja no mówię właśnie... o Jasonie Mamoa w roli Jasony Mamoły. No, Sony Mamo y. to, bo on zawsze gra tą samą postać. A jeszcze taka ogólna, ogólna uwaga odnośnie e, aktorów, prawda, bo już zaczęliśmy o Polu i tak dalej. E, producenci, to Warner jest producentem bodajże, tak. tak Warner. Legendary Stwierdzi, Features, Warner no, i jest, jest sobie, e, wydawcą, tak, głównym wydawcą, wydawcą, Głównym wydawcą. Głównym tatusiem jest od, 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 od pieniążków. E, ktoś stwierdził, hej, weźmy troszkę z Marvela tych, tych, i troszkę z DC. Tak zróbmy taki, tak w kotle zamieszajmy, i będzie film, będą super trailery, i zobaczcie, jakich mamy aktorów. No, i, i... Tylko i... nie mów mi komu, że oni zginą. No właśnie, ci, co to nie pytali, nie będą endgame, ale muszę, Zamiast nie, 9 czy tak. 20 filmów to. Nie muszę tego 20 wiedzieć. 20 tak. minut giną. Dobra, godzinie w sumie. Tak, tak. Yy, znaczy to już, skoro już jesteśmy przy aktorach, to ja zacznę o, o, od tej najgorszej rzeczy, która mi się w tym filmie nie podobała odnośnie aktorów. Mary Jane. O Boże, jak ja nienawidzę tej dziewczyny. Ja nie Szczerze? wiem. Ja, i, i, jest tak mało w tym filmie, że ja praktycznie tak nie zwróciłem no no w... uwagi. To był ten pozytyw, że, że ja się mocno bałem po trailerach, że Zendai będzie bardzo dużo, bo bądźmy szczerzy. obecny Hollywood bardzo, bardzo pcha tą aktorkę, żeby na pierwszy ją, A tutaj w całym filmie była tylko Nie dosyć Hollywood, krótko. tylko jej agent, który I, jest najwyraźniej dobry, bo ją wciska wszędzie. I, i, I niestety, mimo że była dosyć krótko na szczęście, to tak czy siak, w każdej scenie, w której była, jak widzę, to ten. To, to, ten tu na, na, burmuszoną, burmuszoną na burmuszoną minę tego dziecka tu mam ochotę, myślę sobie, krzy, krzy, mój, mój umysł krzyczał, Polu Atrydo, wrzuć ją szejhuludowi na pożarcie, no. Nie mogę na nią patrzeć, ja, ja, nie, ja w żadnym filmie nie mogę na nią patrzeć, ona jest nad, nadętą, małą fuką na każdym, w każdym filmie, w którym gra, no, ja po prostu nie mogę, no. Ona, fakt, że ona nie jest Karnas, dobra storką. nie odbieraj jej... Jedynej miny, którą potrafi zrobić tak, modelki do wszelkiego rodzaju sesji zdjęciowych ubrań czy coś tak, w tym stylu, tak. że ma albo Resting Beach Face, albo trochę mniejszy Resting tak. Beach Face. Był ta, 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 ta scena, w której, w której ona jest, bo ona na ogół występuje w takich scenach, przebitkach Wizji. Wizje. Tak, i to i to, od razu tutaj mały, mały taki nie spoiler, ale taki w nawiasie. Już jesteśmy To na jest, jeden, to jest jeden, jeden z powodów, że mówię, że Wilne zrozumiał Dune. Te wizje są zrobione bardzo dobrze, tak jak powinno być według książki, więc tutaj, tutaj dla niego kudosy. I, i wracając do, do, do Zendai, jest scena, kiedy, kiedy Paul ucieka z Jessica, z matką i tam jest dokładnie ta sama scena praktycznie jak, jak w filmie Lyncha, czyli kiedy, kiedy, kiedy on ucieka na te skały, prawda, bo tam spotkali fremenów. I no właśnie Flemanów typi... czy freemenów, bo wiesz, to, to ważne. No. No wiesz, 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 jak jest w polskim jednym tłumaczeniu, wolanie. Może wolanie. Wiesz, przestań, ja się śmieję, bo szczerze <laughs> powiedziawszy, to to jest takie, wiesz, A mój barzę, tak, a Fremeni, no bo to wiesz... Yy... W każdym razie tubylce, stoi na tym. Kurde, tubylce, no. tak, stoi z o tym też później stoi na tym, na, tym wzgór, na tym wzgórku i tak celuje z pistoletu, prawda, tam coś tego. I w scenie u Lynch'a jest mniej więcej ta sama scena, tylko tak. Uwilewa to jest motyw taki, on sobie stoi. Jest ta ekspozycja, jest ta kamera, tak najeżdża trochę tak z tyłu widać i ta Zendaya tak stoi z taką miną, e, nie dałabym ci, no to z pamięci cytat, nie pozwoliłabym ci skrzywdzić moich przyjaciół, myślę kurwa, weź się gościu odwróć i weź ją zastrzel no. Dobra, karna to już po prostu masz naprawdę nie jakieś znoszę. hardona na nienawiść nie o niej, więc... nie, nie, nie znoszę jej, naprawdę jej nie znoszę. Jako, jako aktorki, moim zdaniem ona w tym filmie mocno jest gorsza niż... Najgorsza aktorka w tym filmie to jest właśnie, właśnie ona. Tak no więc no to jest wiem. ten taki... Już, już, reszta aktorów już jest moim zdaniem okej, okay, no. przynajmniej, przynajmniej w tym. Nawet w... Jak już powiedziałeś, wspomniałeś już o, o Jasonie Momoe, jako o Dunkanie Idaho. Tutaj... Nie, jako o Jasonie Momoe. <grywa> no ale gra Dunkana Idaho. I tutaj powiem dwie, dwie rzeczy. Jedna jest taka. Tutaj znowu nawiążę do tego, co mówiłem, że, że Wilnew zrozumiał Dune. W tym filmie, w przeciwieństwie do filmie Lynch'a, Duncan Idaho ma znacznie więcej czasu na ekranie. I jest to bardzo dobrze, ponieważ. Tutaj będzie mały spoiler no wiem, odnośnie, odnośnie, to... odnośnie książki. A to o tym, o tym też za chwilę, też za chwilę o tym. <śmiech> <śmiech> tak. E, e, ponieważ. Próbuj sobie zapomnisz. Mały spoiler odnośnie całej serii. Tak naprawdę. Everybody W serii, serii, serii Dune'a główną postacią, wokół której się kręci wszystko, jest Duncan Idaho, który występuje w każdej książce Herberta jako Gola, czyli ten. Y, y, wyprodukowany klon. Y, ja wiem, że niektórzy się mogą zdziwić, że tak jest, ale tak mogą mi wiedzieć, że tak jest. To jest najważniejsza postać uniwersum Duny, która, która w tym uniwersum przeżyje, jako ten Gola, ten, ten, ten y, y, klon, tysiące, tysiące, tysiące lat. To jest z tym, że zaskoczenie dla tych, którzy, którzy mogą zacząć książkę czytać, których właśnie im zepsułem mocno y, czytanie tej książki, nie, no, tak, ale no cóż. Jeśli Wychała wziąć zabrać tutaj, to. Tak to więc tak, trudno, no, ale, jest ale i, i przez to też, dla, dlatego mogą się, ktoś, ktoś się może dziwić, dlaczego, dlaczego tak dużo jest na ekranie y, y, Danka Aidacho. Ktoś może powiedzieć, o bo dlaczego, bo Jason Momoa, bo on się bije y, na, na miecze i tak dalej. To też, ale też dlatego, że, że w książce ta postać jest bardzo ważna, więc tutaj kudosy dla, kolejne kudosy dla Wilnewa, że on to zrozumiał i to wprowadził. Aczkolwiek, yy, yy, no dobra, to jest ta postać. Jakieś inne postacie teraz, ty, które ci się, nie wiem, podobały, nie podobały. Szczerze? Boż tak wy, wy, wymieniamy tak wszystkich, prawda? Jak ci się rabanik podobał? Jakbym miał jedynie, bo... powiedzieć, kto nie tyle podobał mi się, a kto mnie, że tak powiem, nie zażenował tym, co odstawiał, ale to jest po części wina scenariusza, a po części wina niestety reżysera. Aha. I teraz, oczywiście, jak zwykle, wyleciało mi nazwisko z pamięci, ale osoba, która gra barona. Yy, ja yy, zawsze zapominam yy, jego nazwiska, ale. Ja też. Jak On, go lubię. Stellan Czyli jakoś tak. Stellan Skarsgard, tak się nazywa. O, On właśnie. grał w, tak, w tym, w Torze, tak, profesora. No właśnie o to chodzi, że ja lubię tego aktora, ale zawsze zapominam jak on się nazywa, bo nie ma są, są takiego tacy, tak, nie, tak. że zadija tylko, i co? Na zdrowie, okej, okay, przepraszam. Tak. Są aktorzy, którzy się zna tylko z, on z, z widzenia. Tą masą makijażu takiego, żeby z niego zrobić jeszcze większego grubasa niż powinien być, szczerze powiedziawszy. Spoko, bo spodobało mi się to, że to był idealny przykład tego, jak może zrobić postać złą, która nie musi wiele robić ani wiele mówić. Tylko po prostu od razu czujesz, że to nie jest ktoś, z kim chcesz zadrzeć, po prostu. <grym> tak, 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 tak. Tu, tu, tak taka mi minimalizm, tak. Jest Minus tacy, jest że, że... taki, że rzeczywiście mm -hmm. ma tyle scen i tyle czasu antenowego, że w zasadzie możesz zapomnieć, że on tam był, tak naprawdę. No trochę mało, a rzeczywiście, tak. To, to, to jest prawda. też trochę moim zdaniem mm -hmm. zaskoczeniem, że tak ucieli mm -hmm. jego wątek, mm -hmm. bo jakby wycięli tak to przynajmniej z pół propos... godziny bezsensownych, niepotrzebnych scen, tak akurat można by mm. było tą postać troszkę propos... bardziej rozwinąć. Uh -huh. To a propos, jak już jesteśmy przy Baronie, to tam jest jego najważniejsza scena w tym filmie. Jak ci się podobało? Chodzi mi o tą scenę, z zębem. Która, która też, też podoba, podoba, która też pojawia się oczywiście u Lincha, prawda? Czyli, czyli właśnie z tym zębem. Bo jak dla mnie... Ja nie rozumiem, scena, co to miało być, że powiedziałeś o tym momencie. To znaczy, widzisz, ta scena była dobra do momentu, kiedy, kiedy nie pojawili się ci w hazmatowych... No, tak. i i, i oczyszczacze i on wisiał na tym y, tam pod, był pod sufitem do sufitu, i, no. i, i i prawie piszczał jak dziecko prawda to wtedy mi się to, wtedy ta scena dla mnie była zepsuta już znaczy momencie, bo... ja nie rozumiałem tej sceny z innego powodu i to może być kwestia tego że albo po prostu za bardzo Lynch i te seriale i tak dalej mam w pamięci mhm. a książkę czytałem tak dawno temu że podejrzewam poza kluczowymi elementami to większej zapomniałem, niż pamiętam i tak dalej. Mm -hmm. to, to, no ja co, to ci tam nie czytam pasowało? książek no, wiele no. razy tak na dłuższą metę, tak? Mm -hmm. Jeżeli I co ci się tam ci nie pasowało? Dobrego, Powiedz, to... To, to, ja ci, to ja ci wyjaśnię, bo ja to czytałem niedawno. I tutaj no. To było tak, że on się zbliżył, ale coś i tak wiesz, a... I to może być właśnie kwestia filmu Lyncha, że w Lynchu to było tak, że książę nie do końca widział kogo tak naprawdę i dlatego zabił jego tego Boże jak to się zwał. Doktora Yui. O właśnie tutaj tu, 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 tu... Nie doktora tu, tu, Yui, tylko tego tego mm, yy, Boże, Mentata. tego przed tak. Yy, mentata zabił, tak, tak, no. tego Mentata zabił tak. A tak, tutaj bo, to bo było tak, że zabił Skonans. wszystkich, no. ale ten tak. jakoś się teleportował uciekł, bo scenę dosłownie wcześniej włączył tą tarczę. Mm -hmm. I tak, mm -hmm. czy to było tak świadczy, że to jest interpretacja, czy to jest jakiś mm. wiesz, Mambo, Dżumbo, Bullshit, kurde, bo już nie pamiętam, jak to było tak naprawdę. W książce, znaczy, no w książce była ta scena, ale m, prawdę mówiąc, nie pamiętam, bo właśnie widzisz, to jest ten problem. Mimo, że ja czytałem, y, tutaj przypomniałem Dune jakieś półtora miesiąca temu, pierwszy to tam kolejny jeszcze to na obraz Duny jako książki nakładają mi się teraz te dwa filmy, czyli Lynch'a i, i, i... No bo to jest i, na tej samej i, zasadzie tak, jak z każdą tak. rzeczą. Ale to wiesz, ma, nie, ma, nie ma z tym problemu, bo wiesz, mamy, nasz podcast się nazywa Filmograf, więc możemy, możemy bardziej nawiązywać też do, do, do filmu Lynch'a. I tu właśnie poruszyłeś bardzo ważną sprawę dla, dla osoby, która siedzi w kinie i ogląda. Niezrozumienie pewnych scen. I, 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 I to co i to, 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 to teraz powiem, to nie jest zarzut ani do ciebie, ani do kogoś, kto ogląda. Lynch zrobił. Lynch, przepraszam, Wilem zrobił jedną bardzo złą rzecz, którą dobrze zrobił Lynch. Scena generalnie z doktorem Yui, czyli, czyli osobą, która to już to spoiler, więc bez problemu, który generalnie atrydów zdradza, prawda? Y w u Lincha. I w, i w Bo kobiety są odpowiedzialne tak. za każde I, zło. I, i, tak, ale, ale, w książce jest, w książce i szczególnie i w filmie Lincha jest to bardziej wytłumaczalne dla, dla osoby, która ogląda, prawda? Natomiast tutaj jest to nie jest to wytłumaczone jakoś tak szybko, to w ogóle tą postać bardzo łatwo, bardzo szybko przesadnie to, to na bok jej doktora nie, być, Yui. nie to już była kluczowa. I, tak. I, i, I tak naprawdę doktor Jui, który generalnie co jest ciekawe, bo w, w filmie Lyncha jest postaci, jest białym człowiekiem, natomiast u Wilnewa, u Wilnewa jest, jest chińczykiem. I tutaj ja się, ja azjata, się śmieję z jednego jednym jedne, Chińczykiem, bo on tam mówi po chińsku, zaraz do tego dojdziemy. Tutaj się śmieję, że mimo, że, 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 że imperator szadam yy, rządzi całym wszechświatem, to i tak musi klęknąć przed Chińczykami. <laughs> bo, bo w filmie Wilnefa mamy scenę, kiedy Paul yy, przez krótką chwilę rozmawia z doktorem Yui po chińsku. I powiem dokładnie. Tak, niektórzy, niektórzy powiedzą, o bo, bo w Dunie jest tak, że, że i to jest fakt, rzeczywiście. Języki się mocno wymieszały i tego i, i, i bla, Ja powiem tak, owszem, tak, ale tak naprawdę intencją tej sceny jest to, żeby chińscy cenzorzy Dune wzięli wyżej na, w rankingu y, filmów, które mogą być pokazane w chińskich kinach. A, a nie ja bądźmy, nie, nie, bądź, tak, nie, nie mówmy, że jest inaczej, bo taka jest, taka jest prawda. No dobrze. No, ja no. powiem tyle. Hmm? Firefly. Mm -hmm. To miało sens, bo wszystkie przekleństwa były w madaryńskim języku, mm -hmm. dlatego, żeby cenzurę obejść. Tutaj to było na zasadzie. Okej, okay, dobra, wiadomo co chodzi. No właśnie, właśnie, właśnie. I to więc... jest tak. tak więc in, inne tłumaczenie jest dopuszczalne, ale bądźmy szczerzy. Hollywood jest jaki jest, a oni lubią psz, wiesz, dawać dupy Chińczykom, więc. No wiesz, te miliony ludzi w kinach. No, no właśnie. Które się znikąd, <laughs> jeżeli chodzi o box office. Te, 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 do, te dolary, które wpływają, prawda? Tak więc tak, więc, tak, to, tak, to, tak to wygląda. I. i, i ta scena odno właśnie z tym baronem i z tym zębem, i, i w filmie Lyncha, bo już pomijam książkę, jest to rzeczywiście lepiej wytłumaczone, i cała ta motywacja doktora Jui jest bardziej um, widoczna i jest lepsza ekspozycja tej postaci. Natomiast tutaj jest, tak jak mówię, bardzo, bardzo, bardzo spójcone. I, 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 I wygląda gorzej. I, i rzeczywiście, jak ktoś, ktoś ogląda tę scenę, to my, e co to jest? Jakieś zęba dostał sztucznego książy, coś tamtego, bla bla bla, bla. I, i, i tyle. Znaczy, wiesz, to nie chodzi o to, że ja nie rozumiem z tym zębem, tylko ja nie rozumiałem po prostu tej całej sceny, że on tego zęba przegryzł, ta chmurka pierdnięcia czy coś tam, i wszystkich zabiło od razu, ale w sumie nie wiem, czy zabiło, czy nie zabiło, bo potem baron jest przeszkjony do Sofitu, co uważałem za strasznie głupie. I właśnie nie byłem pewien, czy to tak było w książce, czy nie, bo po prostu nie pamiętam, to nie pamiętam. Po prostu, szczerze powiedziawszy, bez obrazy, ale najgorszą rzeczą, jaką może być, to za każdym razem powiedzenie, czy w przypadku gier, czy filmów, że, bo jak nie czytałeś książki, to nie zrozumiesz. Mhm. A ja, kurde, nie muszę czytać książki. No właśnie, właśnie, nie właśnie muszę to czytać na to, pięciu tak. kurde komiksów, yy, trzech książek, jakiegoś poradnika rozwinięcia kompendium. Żeby wiedzieć o co chodziło w jakiejś scenie w grze czy filmie, bo to tak nie działa. Tak, tak. samo jak wszystkie akcje w stylu, albo musisz czytać komik, żeby wiedzieć o co chodziło z tą postacią w danym tak, filmie. To nie, jest, kurde, tak, nie dokładnie, muszę. Dokładnie, to jest to, co powiedziałem na, na początku naszej rozmowy, że, 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 to jest, że psim, powiem tak, nawet mocniej powiem, psim obowiązkiem reżysera jest do, dowiezienie tego tak, żeby zrozumiał y, daną scenę y, osoba oglądająca. Jeżeli Jeżeli osoba oglądająca. Nie jest w stanie zrozumieć, lub, lub ma jakieś wątpliwości, do czego ma absolutnie prawo, to znaczy, że reżyser y, zawiódł w tej kwestii. Bo. bo bo, znaczy, bo, bo tyle, no, m, Tak po prostu jest. Nieważne, no dobra, to była ta scena, która tak. OK, nie wiem o co chodzi za bardzo, ale dobra, whatever, mm -hmm. nie? Znaczy, wiem o co chodzi, tak. ale. Nie rozumiem po prostu, czy to, co było u Lynch'a było bardziej poprawne, czy nie? Przynajmniej. Szczerze, mi się mówiąc, wydawało, szczerze że... mówiąc, nie pamiętam. bo Tam było bardziej to z sensem, że on się pomylił, bo nie zobaczył, bo. coś problem. Tam... Mhm. Problem A polega tutaj, że pstryk niby zabił, ale nie zabił. Tak. Tak. Problem z Dune'em, ja, ja, ci, ja Ci wyjaśnię, w czym tkwi problem z Dune'ą, kiedy się analizuje właśnie takie sceny. Frank Herbert jako pisarz, on był bardzo oszczędny. Właśnie w, w tych opisach. Ja ci podam przykład taki z początku mm, filmu, który się pojawił i u Lynch'a i u, Lynch u mm, Wilnewa, czyli to jest ta najsłynniejsza, no chyba generalnie scena początkowa, kiedy, kiedy Pol y, razem z matką idą w stronę, y, czy wchodzą do pokoju, gdzie siedzi matka wielebna, prawda? Mhm. Y, I powiem ci tak, jak to wygląda w Książkę, ja to pamiętam, bo dziś to jest, to jest, to jest, to jest kwintesencja tego i, i kwintesencja problemu z Dune'ą jako interpretacją inną niż książka, czyli z adaptacją filmową i dlaczego jest to tak trudne. Y, cały ten opis tej, tej sceny, wiesz ile zajmuje? Jedną stronę y, w książce, jedną. I na tej jednej stronie mamy wewnętrzny monolog, mamy tak, opis sceny wewnę i wewnętrzne monologi samego Pola, jego matki. I wielebnej matki Bene Gesserit I, i to jest niespoty... generalnie jest to niespotykany zabieg literacki, który generalnie nie występuje u, u autorów science fiction, którzy lubią roz, wiesz, bardzo takie, wiesz, opisy ja rozdłu... no, no I o właśnie nie. dlatego. I to jest problem, dlatego, dlatego że to jest, to jest ten problem, dlaczego Dune tak trudno przenieść na język filmowy. I, i dlatego, dlaczego, chcę o ty, dlaczego chciałem o tym powiedzieć? Chciałem to powiedzieć dlatego, żeby, żeby ludzie zrozumieli, dlaczego tak trudno jest właśnie przełożyć Dune na, na film. I, i to jest to też jeden z Problem to jest polega trudne, na, na tym, to że w dzisiejszych czasach, jeżeli będziesz miał wewnętrzny monolog do ujęcia, szczególnie zawsze tak było, że jak masz postacie, które stoją i mi tak jak wszystkie filmy pseudo science fiction albo te takie slashery typu Scanners czy gdzieś tam gdzie była jakaś nie wiem kontrola umysłu i tak dalej oni coś tam myśleli ale stali i się nie ruszali ale w umyśle toczyli batalie na słowa i tak dalej tego się nie ogląda dobrze tak dokładnie to jest to jest jakiś czas właśnie <coughs> tak albo albo coś tym zrobić albo robić, musisz zrobić tak. właśnie połączenie z poplątaniem, że tak. część rzeczy mówią, część rzeczy myślą. Tak, I tak. wtedy masz mindfuck. I trochę. jeszcze a propos, a propos tego, że, że doktor Yui jest Chińczykiem. Okej, okay. nie, nie pamiętam dokładnie, bo generalnie też jedna, jedna jest sprawa. Herbert nie skupia się na rasach w swoich książkach, wiesz? Powiem tak. I, i... I don't fucking kurwa care. No, ale jedno, ale jedno, to, jedno, jedno chcę kto powiedzieć. To jest jakiej rasy no, obecnie? Ale jedno, jedno chcę bo, szczerze powiedziawszy, mm. to nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś jest kurde Azjatą, ale jest dobrym aktorem, który wygrał casting, bo jest dobrym aktorem, nie gra tą rolę. Tak, tak, tak Ale może przecież ten m, to geolog, ekolog, whatever. Zaraz do tego Tylko Tylko dokończę. To, tak, to, to jest też zabieg Herbeta, też, też specjalny, bo w, w, w Dunie mamy rok 10 tysięcy ileś tam, prawda? Już nie będę liczył, patrzył i tak sprawdzał. Wiesz, jak się nazywał dr. Yui? Doktor Yui tak naprawdę nazywa się Wellington Yui. Wellington. I teraz masz zagwozdkę, czy, jak czytasz książkę, czy on jest biały, czy wiata? bo jest Yui, ale Wellington. No i Jest czwartym pokoleniem urodzonym w Bostonie, emigrującym, no kurwa, nie I widzisz, wiem, z i jest Wietnamu. Problem, I to jest problem. I jak to, jak to próbujesz przełożyć na ten, na ten nasz rozwichowany, głupi świat, kiedy mówisz, o, tu biali, tu czarni, tu, tu kolorowi, tu nie takiej, to masz wielki problem w tym momencie. To naprawdę i don't fucking care, no właśnie, Kurde, no. No właśnie, No właśnie, dlatego mówię, on Wiesz, może, być, może być Chińczykiem, może być białym, bo się nazywa Wellington tak, Yui. <laughs> dopóki nie jest w książce, czy gdzieś tam w materiale źródłowym, powiedziane wprost, jak na przykład ten Resident Serial, co teraz robią, mhm. że masz białego, świńskiego blondyna, <laughs> tak. a dostajesz łysego murzyna, tak, i choćby, nie wiem, jakbym nie chciał być rasistą, czy coś, to w tym momencie, sorry, ale to nie jest ta postać. Tak. okej, okay, aktor może być dobry i tak dalej, ale wizualnie to nie jest to samo. Mhm. I nie pierdolcie mi w tym momencie, że jak powiedziałem, jeżeli jest dobrym aktorem i tak dalej, bla, bla, bla. Mhm. Okej, okay, ale są pewne granice. Mhm. Aczkolwiek, wiesz, tutaj cię też zaskoczy odnośnie Duny, bo przed chwilą powiedziałem, że, że, że Herbert się w swojej książce nie skupiał generalnie na rasach, prawda? Bardzo wymieszał i tak dalej. W jednym wyjątkiem. I tutaj też nawiązanie do kolejnej postaci z filmu Wilnewa. Wiesz, jak według Duny Herberta oryginalnej książki, jak wygląda książę Leto? Boże, ma, oliw zabij mnie. ma oliwkową cerę. Boże. A trydzi tak naprawdę nie są do końca, według naszych głupich, zwichrowanych standardów zachodniego świata, Ameryki, Hollywoodu i tak dalej, białym człowiekiem. Przysięgam na Boga. W książce Herberta y, y, Atrydzi, a szczególnie y, kiedy jest opis krótki i bardzo zwięzły y, y, księcia Leto Atrydy, jest czarno na białym, nomen omen, napisane, że ma oliwkową cerę. Tak więc, tak więc tutaj, tutaj jest przytyk do, do Hollywood, że a, wybrali, wybrali białego aktora, a mogli, wy, mogli, według książki, mogli wybrać. wybrać na przykład Meksykanina i byłoby to, wiesz, wiesz bardziej z, z duchem książki. Y, 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 tym. Ale to jest, taka, to jest taka, wiesz, taka, taka, taka ciekawostka tylko <grych> z mojej strony. No. Wygrał mój, kurde, ukochany i to jest cudzysłów mocny aktor tak zwanej jednej noty, czyli Oscar Isaac. Nie, dobrze, moim ten... zdaniem bardzo dobry książę, tyle to z niego jest. <grych> O ile on się nadaje do takich właśnie roli, i tak dalej, to tutaj już chyba kwestia tego filmu była taka, że wszyscy po prostu, nie wiem, czy to był cashing in, czy coś takiego, że wiesz, byle tylko wiesz, zagrać w dobrym tytule, bo to wiadomo, może będzie kultowe, może tak, nie, tak, bo tak. trzeba za coś żyć i opłacać te sprzątaczki, które ogarniają te ich wszystkie budynki, domki i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy, on nigdy moim zdaniem nie był dobrym aktorem, poza ex Machinem. To był jeden mm -hmm. z nielicznych filmów, w których faktycznie się sprawdził, bo za każdym razem, jak on gra w jakimś takim, powiedzmy, blockbusterze, to jest, o mój Boże, co ci ludzie w nim widzą? Tak samo jak Pascal, który zawsze będę mówił, że jego najlepszą rolą był Mandalorian, bo jego mord nie trzeba było widzieć <laughs> jego aktorzenia. <laughs> tak, tak, to prawda. Zgadzam się tutaj całkowicie. No. Ale no, to tak jak mówię. No, dla mnie, tak jak wiesz, to moja dygresja o tym, jak powinien wyglądać książę Leto. Y tak czy siak Oskar Isaac jako książę to moim zdaniem jest bardzo okej. Okay. Nie mam jest to samo żadnego minusu. Nie powiedzieć minusa. o każdym aktorze, który jest w tym filmie. Jako ta postać jest okej. Okay, no dobrze, ale Mogło być oprócz... gorzej, nie? Tak. Yy, ale tutaj chyba już jakich jeszcze? Post... Kurciutko, no, batista, Ekolog. Nie, to... nie, nie, nie. Ja bym... Batyście nie ma co gadać po ja, Po prostu, po raz, że po prostu, po prostu Bogu jest prawda? go mało. Raban, Raban po prostu jest rabanem przez krótki czas. Aczkolwiek. Wiesz, tam tyle. On dobrze ja nawet się, nie dobrze wiedziałem, zrobi. który to jest z tych braci, szczerze powiedziawszy. To, jest, bo to ich jest... chyba połączyli dwie w jedną, jako. No właśnie, bo, 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 bo z, jak na Facebooku kolega jeden z mój napisał, że zabrakło pieniążków na, na fejda, fejda rautę. <laughs> nie ma fejda, ale może tak. się pojawi w drugiej części, to jeszcze nie jest powiedziane. Może, może będzie, może nie. Chociaż według książki, on się pojawił na początku książki, fade, a tutaj moim zdaniem powinien się pojawić, no ale okej. Okay. Jest, tylko, jest, tylko, jest, tylko, jest tylko Raban yy, który no ok no Dave Bautista to nie jest dobry aktor ale, ale tutaj akurat się sprawdza bo to nie on... jest aktor, od tego zacznijmy no ale wiesz no, skoro, skoro, skoro Zendaya jest aktorką to i Dave Batista może być aktorem, on sobie chodzi po ekranie nie no fakt, on przynajmniej musiał trochę się aktorstwa nauczyć robi, robi, jest, chodzi, 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 po, tak chodzi po ekranie robi minę, na, napina te muskuły i w tym się sprawdza, jest ok, ok, dobrze. I to tyle o nim można powiedzieć. I jeszcze oprócz, kiedy, zanim przejdziemy do, do najważniejszej postaci, o której trzeba powiedzieć, jeżeli mówimy o postaciach nowej Duny Wilnewa, jak ci się podobał Górnej Halek i czyj Josh Brolin? Bo ja miałem straszny, straszny problem, kiedy widziałem właśnie te trailery. I ta postać stwierdziłem, że ten aktor się nie pasuje do tej roli. Wiesz, kto grał y, Górna Haleka u u u, u, w, 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 u Lincha, tak no no Patrick Stewart i ta jego, ta jego słynna szarża, kiedy trzymał na, w jednej ręce miecz, a w drugiej a w drugiej pieska. To była kultowa przecież, yy, yy, w, w Linczowej. Ty mówisz tercji. kultowa, ja mówię kiczowata, która Ale przez śmieszne. lata stała to było się fajnie, kultowa. Fajne, fajniutkie to było. A tutaj, 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 tak wiesz, i tak patrzę, myślę, kurczę, jak ten George Brolin, ten, 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 kaprawy, ten, kaprawy, no taki wiesz, to, ten człowiek, ja to nazywam człowiek szczęka, bo on ma taką szczękę, wiesz. Myślę, kurczę, no. Żeby, Dlatego żeby, żeby, w Avengersach no, był CGI. Żeby, żeby Thanos, żeby Thanos grał mi yy, górnego haleka. Owszem. W książce on jest opisany jako taki brutal, brzydal i tak dalej, ale Josh Broly mnie nie, jakoś tak no nie pasował. I ku zaskoczeniu mojemu wielkiemu dowiózł, jako, jako, jako postać, y, y, zagrał tą y, górną Haleka bardzo dobrze. I tu jest, widzisz, i tu jest też ta subtelna różnica między dobrym aktorem, Czyli Joshem Bruinem, który, który potrafi, mimo mm, pewnych wątpliwości ze strony y, oglądającego, czyli na przykład mnie, potrafi dowieść scenę i, i wcielić się w postać, która będzie dla mnie wiarygodna i nie mam z tym problemu później, na tle takiej durnej, durnego młodego babsztyla, jakim jest Zendaya, która chodzi po tej pustyni. <laughs> Karność. Jestem Zendaya. No. Karność, daj jej szansę. Zacznę od zaczyna Nie mogę, nie Może mogę Może za dać 30 lat też będzie tak dobra. No. Może... Daj jej szansę. No, za 30 lat to już będzie za stara na Hollywood, więc wiesz. Tak, tak jest... Nie zrozumiałeś sarkazmu <laughs> zupełnie. To jest ta właśnie różnica między dobrym aktorem i złym. Znaczy, no, że Brolin jest po prostu dobrym aktorem. Karnoś. I on mógłby zagrać. On mógłby zagrać wiesz, że Brolin mógłby zagrać lepiej Zendaya niż Zendaya zagrała Zendaya. Karnaś bez obrazy, ale przestań rzucać słowa na wiatr i nazywać. Dobra, wiesz co? Już nawet nie chcecie się sami kłócić w tym momencie, coś po prostu ustalmy jedną rzecz. Aktor to aktor, osoba, która gra, to nie jest zawsze aktor. No dobra, niech ci będzie. Dobrze, i. Wiesz, tak Batistę nazywać aktorem, to po prostu w tym momencie, wiesz, no. No. No A no, kurde, Win Diesel jest większym aktorem no, że... niż Batista. A no. jeszcze... no, to już naprawdę niska poprzeczka. Tak. I ty... przynajmniej na niego się fajnie patrzy, jak próbuje grać. No. Także ty... z Falkenegerem za każdym razem tak. było, że dajesz mu scenę i. Tak. Okej, okay, to będzie albo bolesne, albo uroczo zabawne. Tak, tak. I jeszcze o... nie, nie wspomnieliśmy, co musimy też oddać, e... że nie powiedzieliśmy o jednej postaci bardzo ważnej, czyli o Lady Grzeźwice. Granej przez Rebekę Ferguson. Też miałem, znowu się powtórzę, ale miałem wielkie wątpliwości, czy ta aktorka Karnesz, pasuje do tej roli. do każdego, co powiesz, możesz dodać. Yy, o tym szczególnie szczególnie w kontraście do tego, co widziałem u, u, u Lyncha, bo no, powiedzmy szczerze, ja to powiem brutalnie. Yy, Rebecca Ferguson nie jest tak piękną kobietą jak. Yy, Aktorka, która grała u Lincha, więc więc tak wyglądała mi, szczególnie w tych scenach. A ona jest za młoda, moim zdaniem, w, jak na matkę. W, 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 w niektórych scenach, szczególnie w trailerze, ona wyglądała tak jak ta, która, taka szara, taka myszka, i tak mi się zdawało, że, że, że może, może nie jest najlepszym wyborem, acz, wyborem aczkolwiek powiem szczerze, że, 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 że okej, okay, dowiozła tą, tą, tą rolę, więc Karnaś, tutaj też nie mam, nie mam każdą problemu Każdą postać tutaj można opisać na zasadzie. Okej, okay, nie jest tak źle. Po prostu, nie jest tak źle. Cały ten film można podsumować. Nie jest tak źle. Nie jest dobrze, ale nie jest nie, tak no źle. Przestanę, są, są postacie, które są dobre. Nie, Karnasz, w przeciwieństwie do ciebie, ja mam kurde jakiś poziom oczekiwań. Nie, ty to nie są wysokie oczekiwania, bo maruda. już tak ty? dawno je obniżyłem, że naprawdę niewiele trzeba, żebym po prostu był w miarę zadowolony, ale i tak regularnie każdy film stwierdza, że hej, zaskoczymy cię jeszcze bardziej. Patrzę, tego obniżyłeś Twoje oczekiwania. Jeszcze dalej się, są za wysokie. Jeszcze bardziej ci przy, przytłaczają, jeszcze bardziej. Dobra, to czyli o, już i ostatnia, ostatnia postać, już, już i już chyba wszystkie przygotowaliśmy. <grym> Nie, um, mamy jeszcze jedną bardzo ważną postać, jako? ale jako? to później. No najpierw tego ekologa żeśmy przeróbne i tak dalej. No właśnie, to jest, bo moim zdaniem to jest najważniejsza rzecz, o której trzeba powiedzieć odnośnie y, aktorów dobranych do, do ról w tym filmie. Doktor Lejet Kainz, czyli raczej doktor, doktorka, bo teraz jest taka nomenklatura, że, że, że. Pani doktor. Nie, doktorka musi być, bo ty wiesz, że jak powiesz, pani, do, pani doktor, to nie jest dobrze dzisiaj. Doktorka? Powiem tak, nie akceptuję <laughs> dzisiejszych ja też, norm. Ja, ja też nie. Ale. I nie ma psycholożki, nie ma doktorki, i tak dalej. Jest pani doktor, pani psycholog, a jest, pani nauczyciel. A jest snajperka? Pani premier, a nie premierka. A czy jest snajperka? Ja się tak zapytam. Tak, tak się mówi na broń. No, ale. No. Dobra, dlatego się śmieję. No ale dobrze, to, ale doktor, doktor. Snajper to osoba, która korzysta ze snajperki. Doktor Kans. wink, wink, żart, Z... inside joke. Tak. Seksistowski żart, dziękuję, żegnam. Listy wysyłajcie na agrastoskopie. Największy... I don't tak. fucking care. Dokładnie. Feminazistki nie bijcie nas. W każdym razie. Yy, doktor... Bicie, bicie, bicie. <laughs> doktor Karnes. Bad, Do... bad boy. <laughs> doktor Karnes w książce. W książce jest to mężczyzna. Ekoloszka męż... kurka. Dobra, do, nie, daj bo nie mogę się śmiać, przepraszam. Dobra. Wdech, wydech, wdech, wydech, wydech. wydech. E, Ale w sumie spokojnie. ciekawy dobór ostatnich słów, nie mogę się śmiać, to był koniec karnasza. Tak. W książce doktor Kainz, imperialny ekolog, jest mężczyzną przysłanym przez imperatora na planetę Rakis żeby zajął się coś tam, coś tam nieważne, nie będę streształ książki ludziom poczytajcie sobie jest męż mężczyzną też nie jest opisane czy on jest biały, czy jest czarny to żeby była jasność, ja nie mam z tym żadnego problemu bo nie jest opisane w książce i powtórzę tysięczny raz że Herbert się nie skupiał na rasach. Y Mamy rok 10 tysięcy, któryś jest Skukał to wszystko. Się tak. Tak. Na wszyscy, wszyscy, się, wszyscy się ryżnęli ze wszystkimi. Być może nie ma już białych, samych, białych, czarny, samych czarnych i tak dalej. Nieważne, to nie jest ważne. Ale jest mężczyzną. To jest pierwsza kwestia. Druga ważna, ważna kwestia związana z tym, że jest mężczyzną. Doktor Liet Kains jest y ojcem Chani, czyli Zendai. I na litość boską, co oni zrobili w tym filmie? W tym filmie zrobili tak. Doktor Kainz jest doktorką Kainz, jest czarnoskórą kobietą i nigdzie nie jest powiedziane, przynajmniej w tej części pierwszej i pewnie nie jest w drugiej, bo ona zginęła tak jak generalnie, tak jak powinno być, czyli, czyli w filmie, ale też źle, źle że to inaczej to zrobili niż, niż yy, w książce. Unos. Przypominam jedną z ostatnich scen, to no. jest subtelna aluzja, że może jednak nie zginęła. Aha, nie, 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 musiał zginąć. W każdym razie. W każdym razie skąd razie, wiesz ty na tym kurde że według, według, według. Nie, 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 nie. Według, według Herberta, według oryginału, według Loro, Kains, znaczy Zend Chani jest córką yy, doktora Kainsa i, i jest to bardzo ważny. Wątek y, w tej książce. No to tutaj. A tutaj ty, Ona tego nie będzie ma. matką. Nie, nie, tyle, moim, no. moim zdaniem w ogóle, w ogóle ja skoro nie powiedzieli w tej części o tym, to moim zdaniem w ogóle ten wątek y, przerżnęli na, na, na pół i w ogóle to zrobili źle. Będzie ale, w, i, I ja i, i, z, z, z czym mam też wielki problem odnośnie tej postaci. Bo tak jak mówię, okej, okay, tu mogła, mogła być czarnoskóra kobieta albo ciemniejszej karnacji, ale. Powinno być to po, 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 powiedziane, pokazane, że jest matką czarni. To jest pierwsza rzecz. Tego nie mogę wybaczyć. Druga rzecz. A skąd druga, wiesz? A może jest ojcem? Druga, druga, oh o bo, oh bo, oh Boże, nie wchodźmy, nie wchodźmy na to terytorium. Druga, druga, druga rzecz, to jest związana z, z obecnym trendem w, Hol, w Hollywoodzie i tak dalej, czyli tokenizacja postaci. Wiesz, czym jest tokenizacja y, raz, prawda? W, w Hollywoodzie. Czyli wybierasz, wybierasz postać w filmie albo. W Podoba jak... mi się, jak zadajesz no, pytania ale... retoryczne i za chwilę udzielasz odpowiedzi. Okay. No ja tak lubię. Y, 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 że wybierasz sobie postać, która Nie, nie jest... wiesz, jak się zadaje pytania po prostu. Nie ja wiesz, to, kiedy ja to, powinno się to, zadaję, wiesz, zapytania. To jest, to jest dla, dla, dla słuchaczy, wiesz, że ja to robię. Y, wie, tak, tak wybierasz... ja to, ja to tylko szczęścia. Nie dlatego, się... że chcesz się pochwalić swoją szeroką wiedzą i tak dalej, bla bla. bla. No. Wcale, że nie. W każdym razie szybciutko wybierasz sobie postać z obsady, która jest dosyć ważna, ale nie na tyle, żeby jakoś to zepsuło całość. I zmieniasz jej płeć, rasę i tak dalej. W tym przypadku mamy jedno i drugie. Zapominasz o orientacji. Nie wiemy, jakiej jest orientacji, doktor Lajat. No mówię, może być ojcem. Nie wiem, nie wiem, co jest tam Straszne. W, każdy, w każdym razie i, i to zrobili w przypadku, w przypadku doktora jest jeszcze... Bardziej ciągnąc ten żałosny żarcik, to możemy powiedzieć, że jest osobą niebinarną. Więc może być kobietą zamkniętą w ciele mężczyzny. To znaczy, wiesz, generalnie tylko widzisz, to jest, to jest też problem taki, że, że jest to zrobione tylko po to, żeby, żeby te, te, te ścierwa z Twittera lewackie, ja to powiem jeszcze raz, lewackie... Tak, że, żeby, żeby, żeby wszystkie lewackie, trzy osoby, które nas słuchają, właśnie tak, tak, zrezygnowały. Tak. żeby te lewackie ścierwa z amerykańskiego Twittera, żeby, żeby nie, nie zaczęły pluć jadem na, na film. Wtedy się daje, y, zamiast białego aktora, który był u, u Lincha, a wiesz kto grał Lyncha, czy nie wiesz? Bardzo dobry aktor. Tak, I Max, teraz znowu nie pamiętam nazwiska. Max von Soa, Ja zawsze go mylę z Hartem. Tak, Max, wiem, von Sydow, czy... Max von Sydow się o. nazywał. Yy, ja zawsze na, z Hartem mylę, nie wiem tak, czy Na czarnoskórą aktorkę. I, 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 I co gorsza, i to jest, to jest zarzut akurat już yy, niezwiązany z jej rasą czy płcią, yy, OK, skoro już ją zrobili, to tak jak mówię, powinna zostać, yy, i powinno zostać jasno powiedziane, że jest na przykład matką yy, Chani i dzięki temu ta postać byłaby jakaś bardziej wielowymiarowa, bo zauważyłem w tym filmie, doktor Kainz jest postacią strasznie płytką. Ona się pojawia nie. w jednej, w jednej, ja w jednej dwóch scenach extender. i koniec. Tak, i, 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 i tyle. I moim zdaniem nie dość, że, nie dość, że zmienili jej m, doktorowi Kinesowi płeć i, i, i rasę, to jak już to zrobili, to jeszcze ją kopnęli bardziej w róg, i dobra, to tylko się pokaż, że jesteś, że jesteś drugą, czy trzecią, czy czwartą murzynką na ekranie, i tyle. <śled> No bo tak ja liczyłem, w tym filmie jest, jest... Bingo! Kolorystyczne bingo! W tym filmie jest pięciu murzynów tak naprawdę. No. Nie możesz mieć murzyni. Czar... Afro... Afro... Czekaj... czy Arakis... Araki no, nieważne. Mieszkańcy planety Duna o ciemnym kolorze skóry. Pasuje? Ci, co bardziej na słońcu chodzili. O No... Tak więc, no mówię, no moim zdaniem zrobili to nie dość, że, że, że źle to zrobili, to niepotrzebnie to zrobili. A jeżeli już chcieli to zrobić, to, to mogli to postać bardziej um, uwiarygodnić. No. Nie zrobili tego. Nie chcieli. Nie no, wiem. Właśnie, no. Tutaj ta postać, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest po prostu plotek standard, czyli musimy mieć postać, która popcha fabułę do przodu dalej, bo tak. Bo zasadniczo cała ta ucieczka w tym bunkrze, całe to takie biadolenie i tak dalej, ukrywanie się przy tym laserem, tak serio? Po znaczy, co tak naprawdę to mogła być dowolna postać tak naprawdę to jest jedna właśnie, właśnie lasery la w Dunie to jest jedna rzecz która, którą y, Wilnef nie, nie, zrobił źle. ja wiem ja, ja wiem, że on wiedział, że robi źle, ale zrobił to po to, bo niestety na, na ekranie trzeba pokazać jakieś wieś laserii coś tam tego ci powiem Do dlaczego lera musi być no, chociażby y, no tuż no a właśnie odnośnie opuś... laserów jak Ci się podobał pomysł. Z tym statkiem matką, który strzelał do Jasona uciekającego ważkowym helikopterem. No właśnie, to jest, to jest właśnie od, to, co powiedziałem 5 sekund wcześniej. To jest ten motyw, który był zrobiony. Widać, że to jest, że to nie, tego nie powinno być, ale jest zrobione po to, żeby zapełnić te. Ile to, to, to trwało? Minutę, dwie czy trzy, prawda? Tak w sumie. Dobrą, dobrą chwilę to trwało. To jest taki wy, wypełniacz który nie powinien mieć miejsca z jednego powodu. Według, według m, Uniwersum Dune'y lasery w, w zetknięciu z, z tymi tarczami, na przykład osobistymi, wywoływały eksplozję o sile bomby atomowej. Dlatego w, w uniwersum Duny się nie korzysta z broni laserowej, tylko ludzie się naparzają na, na miecze. I to jest powód. Napażają znaczy naparzają się głównie z tego powodu, że ta tarcza broni przed wszystkim, co jest szybkie i te cięcia muszą być bardzo chirurgiczne. Nie, nie, nie. Według powolne, książki. Żeby tak, przeciąć a, tak, ale według, Tak, ale według książki główną, głównym powodem jest właśnie to, że, że broń energetyczna, broń laserowa, tak, ale stykająca ja mówię, się z tym tworzy... normalne wytłumaczenie, dlaczego no. są te tarcze Aczkolwiek i, I widzisz, i dla, i dla ludzi, którzy, którzy nie czytali książki, albo nie, nie tego. I tak wiesz, tak wiesz, ojej, zrobili to specjalnie, żeby pokazać, jak się naparzają na miecz. No właśnie, nie, ale, ale to też, widzisz, to też nie było dobrze wytłumaczone, mimo że na początku tam jest scena z Górnejem i, i z Polem, który mu tam tłumaczy, że o, bo tutaj trzeba powoli, żeby się. Tak, przy, a przy... kwadrans później cała ta scena z wytłumaczeniem jest kan dupy potłuc, bo książę. Zostaje zaatakowany ale, przez ten pościg. wierca, 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 co jest przeciwieństwem tego całego ale stwierdzenia. Nie, ale to jest, ale to, jest, to jest... Bo cały czas nie, to jest, to jest... szybko leci. A nie, po, nie to, że spowolnił silniczki, wiesz, tak delikatnie, z uczuciem, romantycznie, że taka muzyczka powinna powiedzieć tak... Mmm, oh yeah. <laughs> nie, Tylko nie, po prostu według, wierci z jest... siłą, czystą siłą, co tak naprawdę te tarcze powstrzymują. Bo o to chodzi, że cokolwiek ciebie rzucą, cokolwiek ciebie... Walą, i tak dalej, to ta tarcza ma powstrzymać siłę, po prostu siłę i szybkość. Znaczy Więc nie, nie, to nie, według tego tak, że On lor... się wierca. Jest, jest tak? ta broń, tylko, tylko ona po prostu przez. Y, filmowo została źle, źle pokazana, bo, bo tam rzeczywiście nie używa się broni takiej jak u nas wiesz kinetycznej. Palnej, kinetycznej, bo laserów w ogóle, tak jak mówię, nie można, bo, bo będzie wybuch atomowy, ale kinetyczna jest, ale, ale oni to ale po prostu tak źle, jak źle, jak pokaza tutaj, no. źle, źle pokazali. to Ta broń, która, którą strzela, jest w, w loże Diuny i jest to prawda, i jest to rzeczywiście ok, tylko jest źle przedstawiona na ekranie po prostu. Long ale story okay, short, ale... coś ci mówimy, a potem to nie ma znaczenia, ale już nieważne, bo... Sz sz dalej, no. Szcz Szczególnie dla osób, które, które w ogóle o tym nie wiedzą, to tak rzeczywiście e, e, dziwne, takie, tego... No w każdym razie, e, omówiliśmy postaci. Nie, została nam najważniejsza postać całego tak? filmu. Która? Czerw. O, o właśnie. Ojej. Ech. Którego jest tak mało, i mówię to dosłownie i przenośni, że zasadniczo rzecz biorąc, Równie dobrze ten film mógłby się nazywać Banda Debili na pustyni. Boże, gdzie jesteś? Gdzie jesteś wredny człowiek? kurczę. Jezu. Nie no, bez obrazy. Zadam ci jedno proste tyle, pytanie. tyle żółci w ciebie. No ja no, no, zadaj pytanie. Jestem Venom, kurde. No, zadaj za, za, pytanie, no. Odcinek o Venomie już wkrótce. <laughs> o, no, no, stay, stay tuned. tuned. No, za, 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 Ale to zadam pytanie, ci no? bardzo proste pytanie. Słysząc no. hasło Duna. Co ci pierwsze przychodzi do głowy? No oczywiście, że czerw i to wiesz, wiesz który czerw? Linczowski czerw. Bo Bądźmy szczerzy, Lynch zrobił. Y, jego film, linczowski film, ma pewne, ma wady. Niektórym się może podobać, niektórym nie. Ale jedną rzecz zrobił według mnie absolutnie, absolutnie genialnie. To wygląd czerwia. Dla mnie czerw, y, dunowski to jest linczowski czerw. A... Znaczy powiem w ten sposób. No. Ten, Dla każdego tutaj... człowieka, który nawet nie wie, czym jest Duna, i tak dalej, to pierwsza rzecz, która rzuca się mu w umysł automatycznie przez osemozę, i tak dalej, jeżeli chodzi o kwestie popkultury, to jest ten cholerny czerw. Tak, oczywiście. I w grach, i w filmach, i w serialach, czy to było pół żarten, czy pół serio, zawsze kurde to było w jakiś tam sposób pokazane, tak, żeby wiadomo było o co mhm. chodzi, bo to jest jedyny element, tak naprawdę, który każdy kojarzy. Tak Indiana Jones. Jeżeli ktoś nie oglądał, ale zobaczy postać w kapeluszu ze skórzaną kurtką i trzask i batem, bata. od razu wie, że to jest Indiana Jones. Nawet jeżeli nie oglądał Indiana Jonesa, tak samo jak ktoś zobaczy gościa w czarnej pelerynie i w hełmie, to od razu będzie wiedział, że to jest Darth Vader. Mm -hmm, dokładnie. A tutaj czerwia nie ma. Po prostu, kurde, za przeproszeniem, mm -hmm. nie ma tego czerwia, a to co jest, jeżeli można nazwać, że pokazują go, jest na zasadzie, aha, okej... Okay. Mm. No jest, jest za mało. Gdzie Aczkolwiek tutaj jest, tak jak mówię, przynajmniej dla mnie wizerunek czerwia jest skażony właśnie filmem lynchowskim, bo dla mnie ten wygląd tego czerwia jest tym, tym, tym oryginalnym, co, co, co paradoksalnie mówiąc nie jest prawdą. Wiesz, że ten, ten czerw w Nowej Dunie jest bardziej yy, według, znaczy wiesz, według książki Herberta, to, to on jest bardziej oryginalny. Ale mi się nie, nie podoba. Nie nie widziałem czerwia, widziałem jego paszczę albo odbyt, nie wiem, która to była część ale, tego czerwia. Widzisz, on mi się po prostu nie podoba. Wyraz, siła wyrazu kinematografii polega na tym, że, że odbieramy wzrokowo pewne powiem powiem tak, tak, piękne obrazy, To ci powiem dokładnie to, powiedziała tutaj... koleżanka, jak żeśmy to oglądali. Mhm. Boże, jak to wygląda, ale na pewno zaraz się ktoś znajdzie gdzieś tam w internecie, że ci powie, że to jest wzorowane na jakimś tam stworzeniu i według książki to właśnie tak było, bla, bla, bla i dlatego się nie znasz, bo to, że jest beznadziejnie zrobiony, to znaczy, że po prostu nie czytałeś książki i się nie znasz w ogóle, że to jest takie realistyczne, na co moja odpowiedź jest klasycznie zawsze I don't fucking care, to ma być fajnie widzisz, wizualnie po no Właśnie, właśnie, znaczy widzisz, ja mówię jedno i drugie, to jako ciekawostkę, że ten czerw jest rzeczywiście jako książkowy bardziej bliski oryginału, ale właśnie to jest problem, w którym przed chwilą powiedziałeś. Ludzie nie biorą pod uwagę, że, że film jest inną dziedziną sztuki. On powinien inaczej wyrażać pewne rzeczy. I, i moim zdaniem ten czerw linczowski wyraża go po prostu lepiej. Poza tym zauważ jedną rzecz. Powiem też... więcej. U no. lincza tego czerwia było widać. To prawda. To prawda. Tak. Tutaj tak. widzimy Masę partikli, które coś pokazują, a potem mamy i... Dosłownie, nie mam lepszego porównania niż Scarlak Pit ze Star Warsów. Po prostu to wygląda jak animowany, ruchomy Scarlak Pit, a nie jak czerw. Tak, tak, tak. Eu I wiem teraz... Nie znasz się i tak dalej. Kurde, czy ja idę do kina oglądać, za przeproszeniem, nędzę... Wizualną i mówię tutaj o ludziach odpowiedzialnych za design, animacje, modele i tak dalej. Czy za 100 ileś tam milionów dolarów, czy ile tam poszło na to, biorąc pod uwagę, że to tak pewnie nie jest oficjalny koszt, tylko więcej pewnie wydali, ty nie widzisz czegoś, co tak naprawdę jest najważniejsze. To jakbyś miał film, kurde, nie wiem, Avengers i nie ma Avengers, kurde, bo wszyscy chodzą w jakichś łachmanach. <gry> jestem ułachem Andrzejów no. no tak i, i tak jak mówię ja, i, ten czerw mi się po, po prostu wizualnie nie podobał No i nic na to nie poradzę Karnaś, e... ty nie widziałeś czerwia ty widziałeś albo jego odbyt, albo jego paszczę <gry> odbyto czerw i jury jeszcze debatuje która to była część <gry> oj ty człowieku no. nie no stary, kurde ha, jak można jedne... zmarnować najprostszą rzecz, jeżeli chodzi o chociażby tak zwany shot żeby pokazać hmm. kurde tego gigantycznego czerwia, to. a tutaj co masz kilkunastosekundowe ujęcie odbytu łamane paszczy i hmm. znika zaraz, nawet nie widzisz jakich on jest gigantycznych hmm. rozmiarów i tak dalej, a może to jest tak w slayersa, kurde że naga wygenerowała golema, który jest gigantycznym smokiem, po czym się okazuje że Głowa jest gigantyczna, ale ciało jest za małe i się przewrócił i spadł ze skarpy. Jezu. Bo jest zmutowany, kurde. Nie A wiem, młode, źle wyszło zaklęcie. To, co mówisz o, o, o designie czerwia, właśnie przypomniało mi o, też o jednej ważnej rzeczy, o której powinniśmy wspomnieć na początku, czyli ogólnie, kiedy rozmawialiśmy o designie całego filmu. Jest jedna rzecz, która bardzo mnie zachwyciła. To, to, to wygląda, to wygląd, wygląd ornitopterów, który widać, że Villeneuve grał w, w pierwszą część w Dune. Nie to on grał. Żywcy, tylko znaczy ktoś, Widzim, kto robił widział, Widział, no, ktoś, ktoś widział, no ale on to wszystko. Szczególnie znaczy, Wierzą, że on to wszystko, pojazdy... wszystko zatwierdza, za, za, za bo on taki jest, że on to wszystko. Pojazdy, i właśnie ten pojazd bardzo, bardzo mi się podobał i, i, i szczególnie na tle, na tle Lynchowskiego, tego pudełka latającego. To... No wiesz, no, powiem tak. Jeżeli chodzi o kwestię Lyncha, to już abstrahując za jak Michałowi pisałem, że. Bębę, bębę, tak. Lynch po pierwsze, miał zjebany budżet, po drugie on nakręcił 4 godziny materiału, z czego tak, film tak, miał tracić 3 tak. godziny, kazali mu przysięże 2 godzin, powiedział pierdolcie się w skrócie, po czym kurde tak naprawdę producenci sami to pocieli, potem jeszcze raz pocieli i wyszło co wyszło, więc ogólnie tak, rzecz tak. biorąc aczkolwiek, aczkolwiek wiesz, film że... Lynch'a nie jest filmem Lynch'a no. To Aczkolwiek wiesz wie, co powiedział e, swego czasu Herbert w jednym z wywiadów? Że jemu się wersja lynczowska podobała. Się nie podoba, no. Nie, po, Ale po, ka... że się Jezus, Sobkowski to samo mówił o grach i o filmie i o serialu <grym> i tak dalej. Więc dostał wiesz. pieniążki i powiedział, <grym> też tak. bym powiedział. Też bym powiedział. No nieważne, w każdym razie Orni orni Topter mi się podobały z wyglądu, więc... Wiesz, ogólnie to te... czuć, że designy postaci E ale designy pojazdów i tak, tak pojazdów dalej. Tak, bardzo dobry. To widać, że albo ktoś grał w te gry, albo przynajmniej artbooki z tych gier aczkolwiek, oglądał. Aczkolwiek tutaj muszę ci też coś śmieszną rzecz powiedzieć yy, odnośnie właśnie tych ornitopterów, bo tak jak yy, powiedziałem się na początku, że, że przeglądałem yy, zachodnie fora internetowe, to oczywiście pojawił się wątek, że ornitoptery bo tam jest, było powiedziane w pewnym momencie, że, że, że temperatura powierzchni będzie znaczy w dzień będzie o ponad 60 stopni coś takiego było, prawda? Celsjusza i pojawił się bardzo poważny wątek że te ornitoptery, które wiesz machają tymi skrzydełkami jak właśnie, w takiej temperaturze bo to, to jest fakt, w fizyki nie powinny się unieść, bo, bo przy takiej temperaturze jest powietrze rozrzedzone tak, znaczy wiesz, siła nośna jest, jest niższa, ja w tym momencie sobie pomyślałem ludzie, moi drodzy Mówimy o filmie, w którym wielkie robaki pod pustynią się, się wiesz yy, kopią rowy, a wy się zajmujecie takimi pierdołami. Tak, a w skrócie rzecz biorąc, cała ta przyprawa to jest gówno nie, nie, właśnie nie! Nie, 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 właśnie widzisz, widzisz. To jest największa miskoncepcja. Mi, ja to powiem, nie, ja żartuję p, 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 sobie, no bo nie, tak ludzie ale wiedzą. Wiem, nie, wiem, ludzie, właśnie ludzie tak mówią, ale to jest największa miskoncepcja, y, że się tak wyrażę, Dune. Y, y, no, bo to jest z z procesu rozruchowego. Tak, z, p, tak w, tych małych czerwików. Y, mówiąc wprost, ludzie kochani, słuchający, czyli same trzy osoby, jak powiedziałeś pół godziny temu. No jest chyba przy, żadna. Przy, przyprawa, przy, przyprawa nie jest kubką czerwia. Koniec tematu. Ja wiem, ale chodzi o to, że właśnie to też taki hmm. element pokultury, tak, że tak, wszyscy tak, myślą, tak, tak. bo ktoś kiedyś dokładnie. coś tam zażartował, powiedział, że to jest gówno tych robaków. Tak, 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 ale to funkcjonuje. Nie, nie jest to... To był, kurde, jakiś krzywy żart, albo złe tłumaczenie, czy coś w tym stylu. to cały czas funkcjonuje, tak, w popkulturze, jako taki pół żartem, pół niektórzy wierzą. śmieszne, ale fajne. Ale to też jest właśnie przykład na to, że wypowiadają się i powtarzają w kuku to samo głupotę ludzie, którzy po prostu nigdy nie mieli do czynienia z materiałem źródłowym, albo nie byli na tyle chętni, żeby w ogóle przeczytać to poprawnie. Tu, czyli, I tu mogę płynnie nawiązać do tego, co, co Wam napisałem na Facebooku, że czytam wiele polskich recenzji i, i widzę i, i widzę i widzę w nich, że osoby, które mm, piszą te recenzje, nie czytały książki. Ale udają, udają, że znają Dune i to mnie najbardziej boli. Ech, na przykład, potęga Wikipedii. Każda recenzja u nas jest w, na w taki, polskim ta, internecie hmm. powinna mieć dopisek albo takie logo Powered by Wikipedia. Tak. Ja nie, nie, nie będę za bardzo się zżymał na ten temat, ale podam tylko jeden krótki przykład i, i zakończę ten temat. W jednej z recenzji yy, nie będę złośliwy, nie powiem kto napisał o, i, tam yy, i gdzie. Nie, nie, nie będę. Było, by, było że że Jessica i Paul kontakt znaczy między sobą rozmawiają w języku w tajnym języku Bene no nie w filmie i tak jak w tym on, oni się posługują językiem bitewnym y, y, atrydów aczkolwiek mam jestem 100% tak pewny że że autor tej recenzji tego bzdetu nie ma o tym zielonego pojęcia i, I ja powiem tak, to jest też rada ogólna ludzi. że nie napisał, że to jest język migowy. Dla ludzi, dla ludzi, dla ludzi którzy, którzy generalnie piszą recenzje, ja piszę od 20 lat, chwaląc się. Powiem tak, jeżeli czegoś nie wiesz, to o tym nie pisz. Jeżeli tylko udajesz, że coś wiesz i, i, i o tym piszesz, to osoby, które to naprawdę znają potrafią to w pięć sekund yy, po prostu obśmiać. Więc, więc ja nie rozumiem ludzi, którzy, którzy, którzy piszą o rzeczach, o których nie mają pojęcia. Nie musisz wiedzieć wszystkiego. Napisz uczciwie, że, że powiedzmy na przykład nie znasz książki, ale film ci się podobał i napisz recenzję i to wcale nie będzie zła recenzja, ale, ale nie. Ja w każdej recenzji też, czekaj, tylko dokończę. W każdej recenzji widzę, o, byłem na Dune albo na jakimkolwiek innym filmie, obojętnie. Byłem na tym filmie X i, i znam na przykład źródłową książkę i Jestem wielkim fanem. Niestety powiem szczerze, w 90% przypadków na pewno nie jesteś. Karnaś, to no. ci powiem tylko tyle. Każdy jest fanem wszystkiego, kiedy jest to popularne. Dokładnie w tak. W tak, praktyce. Tak, tak. W większości przypadków oni są fanami na zasadzie A Wikipedia, B. Rozmawiają z takimi osobami jak ja czy ty po pokazie, gdzie na przykład ty czy ja mówimy: A, to było dobrze zrobione, to nie było dobrze, to było do dupy, to było ściągnięte z tego, to jest. Eee, I potem widzisz to w tak, potem widzisz to w te... Ej, ty się nie śmiej. Dawno, dawno, dawno temu, kiedy jeszcze był pseudopokaz prasowy Space With Him Final Fantasy. Aha. Gadałem sobie z Żydbojem, tak pół, pół serio, że to tam, wiesz, partikle moje dzikie węże, bo tak po prostu jako osoby, które się zajmują grafiką, głównie też 3D i tak dalej. No tak no zwracasz uwagę. Na, nic, nie? na rzeczy, na które na ogół niektórzy nie zwracają uwagi, prawda? No. no wiesz, ja kiedyś zrobię takiego mema po prostu, że będzie screenshot z gry i potem ja zrobię grafikę w takim wireframe po prostu tylko z oznaczeniami, że to są you know, partikle, to jest generowanie tekstu, czy coś takiego i tak dalej. I będzie, jak ludzie widzą gry, <grystanie> jak <grystanie> ja widzę gry. <grystanie> no, 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 no. Bo ja mam to często gęsto z filmami niestety, nie? Mm -hmm. I problem polega na tym, że ja rozumiem, że możesz posłuchać opinii kogoś i jakoś ją wykorzystać do tego, żeby tam coś napisać bardziej z sensem. Ale w momencie, kiedy ty, kurde, przeglądasz gazetę w słowiu konkurencji i widzisz, że o, to powiedział Jetboy, to powiedziałem ja, to powiedział Jedwój, to powiedziałem ja. A tu, ty głupia idiotko, <noise> powinno być Lightwave, a nie 3D Max. Bo pamiętam, kurde, że właśnie tak, no teraz, kurde, wrócę do domu, odpalę Lightwave'a i zapłacę po prostu, <noise> bo wiem, że nie wyrenderuję tego w żaden <noise> sposób, bo nie mam farmy graficznej, nie? No właśnie, to, to, jest, to jest właśnie problem, że, że ludzie nie potrafią przyznać się do, do tego, że, że czegoś nie wie. To przecież nie ma w tym nic złego powiedzieć, mój Boże. Film mi no się, to Karnas, film się podobał, ale książki nie Teraz czytałem. Teraz pseudo no. uwaga, pseudo no. Jakiś czas temu do któregoś z numerów PSI Extreme dostałem do recenzji gierkę opartą na serialu Peaky Blinders czy coś takiego. I pierwsze zdanie jest, nigdy nie oglądałem tego serialu, ale po, po zagraniu w gierkę może go sprawdzę. Można? Kurde, można. <laughs> Wiesz, ja ten serial mam zamiar obejrzeć już od dwóch lat jeszcze nie zacząłem. No, całkiem... mi się motywacja zwiększyła, jak się dowiedziałem, hmm. że ta Anna Taylor Joy, bodajże z Queen's hmm. Gambit tam gra w którymś hmm. sezonie, więc... No i widzisz, no i powiedziałeś, okay. powiedziałeś, powiedziałeś, tak, i powiedziałeś uczciwie, że nie oglądałem, nie widziałem, ale... Natomiast... Tak jak A nie, mówię, że ludzie... o zajebisty serial, ta gra jest chujowa. Tak, tak. I, bo, to jest takie, takie sztuczne... Naprawdę widać, kiedy osoba robi ludzi ze przeproszeniem w po prostu to widać. Rzecz pamiętasz naszą dyskusję z czasów jeszcze rezurekcji mm -hmm, Secret tak, Service, tak, tak, kiedy tak, pewna tak. osoba, która lubi wiśniówki i tak dalej, pisała, że grała w Cannon Fuder. Przepraszam, Cannon Foder. Bo wiesz, mm -hmm. już jak mamy tak. być poprawnie językowo <laughs> i tak dalej. Tak, tak, tak. Grała, to jak, grała. w to w dniu premiery. Tak, tak, a, ile miała lat w Jak miele, dobrze poszło, to mogłeś widzieć... Jak ktoś wgra tą grę w dniu premiery, bo rzeczniki grzech... się nie zgadzają. Tak, po widział, prostu. widział na ekranie i bawią się grzychotką chyba, bo chyba tyle miał lat wtedy, o ile dobrze pamiętam, tak? No to jest właśnie to. Ludzie nie potrafią się przyznać do, do, do... no ja nie chcę ukreślić no tego, że to jest ta mentalność sprawę... dzisiejsza, że ty się musisz znać na wszystkim i wszystko wiedzieć i tak dalej, bo jak się nie znasz, to jesteś debilem, jak możesz się nie znać? Przecież każdy to wie i tak dalej, i tak. Okej, okay, dobra. Tu masz lightwave, proszę bardzo, proszę mi wymodelować <laughs> tak, postać. Tak, tak. I to jest A, i to nie zapomnij tak. o szkielecie jeszcze. Tak, i to jest też problem. Trzymała się animować tak, ładnie. Tak. I to jest właśnie ten, ten, ten rdzeń problemu z rdzeniami, że yy, to nie tylko polskimi, ale przede wszystkim polskimi. Wszędzie tak jest, niestety. Yy, i, 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 no mówię, każdy jest fanem ten. w tym momencie, kiedy to jest popularne, albo okazuje się, że to jest kultowe. Czego często, gęsto, coś, że jest stare, nie znaczy, że jest kultowe. No dokładnie. Po prostu. Dokładnie. Tak więc, tak więc ludzie kochani, nie ma nic złego w tym, że, że, że nie czytałeś Dune na przykład, bo z tego co ja mówię mogę, moż, można wnioskować, że też jestem taki fonsel zadufany, który o czytał Dune, lubi Dunę bo jest i toś. wszystkie, i wszystkie tego. Ale nie widzę nic złego w tym, że ktoś nie czytał i całej serii albo nawet tylko pierwszego tomu, mimo że jest to jedna z najważniejszych w a a może grał tylko w grę. Albo że gra tylko w grę, mimo że jest to jedna z najważniejszych, o ile nie najważniejsza książka science fiction yy, yy, ostatnich dekad, i nie ma z tego nic złego. Po to ci zrobili film, żebyś sobie poszedł i się i, i się dobrze bawił. I jeżeli dy, reżyser, nie dowiódł pod tym względem w pewnych scen, których nie rozumiesz, to nie jest twoja wina, to jest wina reżysera. Na przykład. Przykładowo. I, i nie da się, i niech, ta, i, tak, i niech ta osoba nie da się zwieść tym, tym fonflom z tych, z tych recenzji, które robią, robią cię w chuja, drogi, drogi słuchaczu, bo te osoby tak naprawdę też na pewno w 90% nie czytały Duny, nie znają Duny, wlazły na Wikipedię i przepisały bzdety a ja tylko dodam jedno rzecz i to swego, mnie zawsze bawi właśnie jak ktoś swego, przepisuje te głupoty z Wikipedii, kiedy doskonale wiesz, że jakiś debil po prostu a a propos nie wiadomo skąd a propos Wikipedii. W dawnych czasach, teraz już nie, ale kiedy Wikipedia była łatwiejsza do edycji przez y, użytkowników, ja, ja edy edytowałem niektóre rzeczy w Wikipedii tak, żeby robić dewinformację. No i jesteś przykładem, dlaczego, kurde, za przeproszeniem mamy to, co mamy. Bo jakiś no było... debil przeczytał to, co tyś żartem napisał i powtarzał to w nieskończoność. I teraz wszyscy w to wierzą. <laughs> przepraszam, przepraszam naród, przepraszam ludzi. I co? I w końcu żeśmy doszli do konsensusu. Czy, ja, czy ja to wina, To moja jest wina. winą Karnasia. Niech to szak. <laughs> Trudno, policja, policja już jedzie. No. A znaczy, wiesz, chodzi mi o to, że ja po prostu nie uznaję Wikipedii jako jego źródła takiego, wiesz, wiedzy, dlatego to robiłem, no. Ale to wiesz, to, to że ja tam znaczy, nie Wikipedia tam... jest dobra pod tym względem, że na przykład ma coś na końcu języka. I wiesz, że przynajmniej jakieś tam pewne tak, rzeczy takie najbardziej podstawowe, to, tak, tak, tak. to sobie przypomnisz. Tak. Ale to jest wiesz, na tej zasadzie, że encyklopedie miały błędy, były nieaktualne i tak dalej. Często gęsto, no bo wiadomo, zależy które wydanie, zależy, które edycja i tak dalej. Z tak. Wikipedia jest dokładnie to samo, tylko gorzej. No w każdym razie. No to troszkę odejrzeliśmy te tematycznie, ale to. <grym> Jak zawsze karnać, to jest natura tomografu, filmografu i wszystkiego innego. Tak. No, no ale nie, ale to się wiązało z Duną, no bo. To dość... jest gastroskopia style po prostu. <noise> tak, tak. The no to w grastroskopie. w wróćmy, wróćmy, wróćmy do, 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 do Duny. O czym się jeszcze nie mówiliśmy, czy już prawie wszystko, żeśmy mówili? Muzyka. O właśnie, muzyka. Jak ci się podobała muzyka? Bo y, ja powiem uczciwie, krótko powiem. Pamiętam muzykę linczowską. Szczególnie w momentach, kiedy, 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 kiedy były sceny z, 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 z Shejhu Ludem, kiedy oni jechali na Czerwiu i ta muzyka była epicka. Owszem, była taka... i o się pamięta. Ja tutaj uczciwie, z ręku na sercu, ja byłem w poniedziałek w kinie, czyli wczoraj byłem w kinie, ja już dziś nie pamiętam żadnego motywu muzycznego z Nowej Duny. Naprawdę. Ja A... pamiętam momenty, kiedy się muzyka wyciszała i tak... Co jest? What the fuck? A nie, już no. jest. Pamiętam, <gongs> no, 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 no tylko pamiętam to, że mi strasznie dudniło w uszach, bo, bo bolały mnie uszy od, od tego, że było za głośno, ale znaczy... żaden motyw nie zapadł mi w pamięć i to jest przykre. Jak dla mnie jest jeden plus, że Zimmer nie zrobił Zimera, czyli nie skopiował <grafy> wszystkiego co do tej pory, był French horn i tym podobne cały czas jest, ale dobra. Mm. Ale problem polega na tym, że to jest ta typowa szkoła muzyczna obecnych czasów, czyli... Wszystko jest takie epickie, pompatyczne, że absolutnie nie ma żadnego wrażenia na tobie już w pewnym momencie, bo te dźwięki są takie same. Tam chyba oglądałem jakiś film, że on tam tworzył nowe instrumenty, nowe brzmienia. It Sounds like the same shit all over again, dokładnie, dokładnie tak, to jest takie, to jest takie wiesz. Bicie, bicie piany niepotrzebne, prawda? W zasadzie, Branslowanie się, że zrobiłem nową gitarę. No dobra, brzmi tak samo jak stara gitara. No. Gram, gram, Bomba. no. Nogą gram, nie, nie ręką. Tak. Pierdziałem w mikrofon numer A zamiast w mikrofon numer B. No, jej Ale to dobrze wygląda w prasówce, nie? Tak, tak, tak. Stworzył nowy instrument. Co, dokleił strunę, czy wyciął strunę? Dupy czerwia. <laughs> Na zębie czerwia. Tak, tak. No. Nie, mnie, ja, mam, ja, no. ja mam taką zasadę. Jeżeli, jeżeli następnego dnia po obejrzeniu jakiegoś filmu nie pamiętasz motywu muzycznego, to znaczy, że muzyka w tym filmie nie była dostatecznie dobra. To jest taka moja zasada, której się ja dodam od siebie podzary. tylko tyle. Jest taki wspaniały serial action który polecam każdemu do obejrzenia. I już w pierwszym odcinku jest najlepsze podsumowanie, co znaczy, że film jest dobry. tam, ten producent, tak, no i co sądziliście o filmie? Tak, no, no tak, no, no tam, akcja, akcja, no. Muzyka była świetna, muzyka była świetna, nie? Tak, kurde, nie, błagam, nie! Za każdym razem jak ktoś mówi, że muzyka była świetna, to, że film był do dupy. Trzeba coś powiedzieć. Tutaj nawet tego nie można powiedzieć. Tak, jak ktoś, co tu powiedzieć, co było dobre? Muzyka. Tutaj nawet tego nie jestem w stanie to, powiedzieć, to muzyka Czekaj, była czekaj, dobra. czekaj, to w, jakim, w jakimś filmie, nie pamiętam tytułu, w filmie albo serialu naśmiewali się dokładnie z tego. Dwie osoby wypełniały ankietę jakoś, czy coś i, i trzecia właśnie się pytała o to i wypełnili o, i tak, muzyka w tym filmie była bardzo dobra. To był film niemy. Cisza, nie. Tada. Nie pamiętam gdzie to widziałem, ale to był to był taki, taki sketch, który mi bardzo zapadł w pamięć. Nie pamiętam, czy to był w, w serialu jakimś. Nie ale pamiętam, wiesz, że w co filmach to... nie my głównie była muzyka. No, Ale, ale to było wiesz, tak, takie... Już... <laughs> nie, to było zabawne, za, za, zabawne to było, to muszę przyznać. No dobra, no muzyka już. Jak już dochodzimy do muzyki, to znaczy, że już się zbliżamy do końca powoli, nie? No właśnie, nie, zbliżmy się do końca, czyli do momentu, w którym ten film się kończy. Part 1 się kończy, tak? No właśnie. Ech, I jak ci powiem... się podoba to pretensjonalne zdanie na sam koniec, to dopiero początek. Ech, znaczy, no, widzisz, to jest też, też, też związane z tym, o czym nie mówiliśmy, ale teraz można krótko powiedzieć. Ech, ja to powiem z pełną odpowiedzialnością i będę się tego trzymał mocno. W tym filmie, generalnie, dialogi są koszmarne. Dialogi w, w wilnowskiej, wil, wilnowskiej wersji Diuny są moim zdaniem bardzo, bardzo słabe. Nie dość, że jest ich mało, to są prostackie. Zauważ, po, po, powiedz mi że czy ty pamiętasz jakiś dialog z, tego, z tej nowej duny, tak naprawdę Naw, nawet w porównaniu z Linczowską. W Lynczowskiej było znacznie więcej dialogów i interakcji między postaciami, natomiast w tej nowej diunie tego nie ma. To jest pierwszy problem dla mnie i trzecia ja, ja ci powiem, co ja pamiętam. Bla, 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 Aha, Cena, scena z Dankanem Adacho i polem na początku, kiedy on wysiada z pojazdu i wiesz, i ten taki przybrałeś masę, czy to tam tam mówi do niego, że podpakował masz Myślę, kurde, że No myślę cholera Jason Momoa, no Frank Herbert właśnie się przewraca w grobie. no. Tak więc dialogi w tym filmie nie są jej mocną stroną, niestety. C Dialogi dialogami. Mi chodzi bardziej o kwestię tej ostatniej sceny, tak? Ta pierwsza początek. Jak Ci się niby... podoba to pretensjonalne, po prostu kopniecie no, no cię wija. Było, było i jaja. takie pretensjonalne, takie, takie, wiesz, taka końcóweczka. Yy, niby niby miała to nawiązywać do tego, że że, 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 że Czani na początku jest jako krótki, krótki, taki, wiesz, lektor na początku filmu, prawda? że że no nie to, to mi się tam... wydawało, że to jest na zasadzie Dzięki za wasze pieniądze spadajcie. No to można to też tak interpretować. Powiem tak, te słowa są moim zdaniem niepotrzebne, to jest pierwsza rzecz. Yy, druga, druga rzecz, to też Dę jest śmieszne, śmieszne. Śmieszne związane właśnie z, tym, z, tymi, z tymi, wizjami pola w filmie, gdzie, gdzie on słyszy głos Chani, prawda? Yy, powiem tak, yy, w książce Ani Razu, w wizjach, nie, nie Czani nie woła go po imieniu po nigdy nigdy tutaj zrobili wielki błąd to jest jedyny błąd jedyny poważny błąd tego nie filmu jedyny. oprócz oprócz zmiany doktora y, Kinesa na kobietę Proś, nie jedyny, to jest jedyny jeden z jest, wielu no, ale to jest nie, nie. Taki, taki podstawowy błąd yy, to jest właśnie to. Jak, jak, jako fan Diuny mogę, mogę, mogę ci z pełną pełni powiedzieć, że to jest jeden z największych błędów, jakie popełnili yy, w, tym, w, tym, w tym filmie. Ale to nie jest no, trudno i tak tego nikt nie zauważy. No ale tak jak mówisz, ta, ta końcówka yy, mogło nie być tego tego, co mówi, no, ale być może, być może wiesz, jak ona się tam nazywa, Zendaya, tak, może, może podeszła do reżysera, zrobiła buntowniczą minę i powiedziała ej, ty, kurczę, mam tak mało dialogu w tym filmie, może coś powiem na koniec. No mów, mów, dziecko. Tak Jakbym był reżyserem, powiedział tak wiem, o to chodziło. Tak, tak. Nie no, no, kończy się generalnie tak, tak z dupy. Ja nie lubię, jak się kończył film, nie nie, jak, jak film się nie kończy. Nie lubię tak, bo już przywykłem, że jak jest film, to powinien być. Ja bym mógł wysiedzieć na 6 godzin, no. Tak więc wiesz. A teraz, a teraz się mocno. W kinie bym wysiedział, no. Tak więc wiesz. I, i, i no, no, kończy się w takim momencie, kiedy człowiek czuje mocny, mocny niedosyt. Szczególnie, kiedy, kiedy tak patrząc wstecz, jak już po obejrzeniu tego filmu, to widać, że, że, że są pewne zapchaj dziury, no, tak jak mówiliśmy. Pewne? Pół godziny lekką ręką nie, można ja wyjść ja, 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 ja chcę być delikatny, bo ty jesteś wredny, to ja będę delikatny. No. Tak, nie tak jestem wredny, to... tylko jestem szczery, tak. kurde. Naprawdę, <laughs> bez obrazy. Jeżeli pójdziesz do knajpy i ktoś ci mówi, że to jest najlepsze danie, jakie, kurde, kiedykolwiek będziesz w stanie zjeść i tak dalej, no, jeżeli jesteś fanem, nie wiem, kurde, kotletów, to to będzie najlepszy kotlet w twoim życiu i tak dalej, i dostajesz... Dosłownie, kawałek takiej wiesz, tyci, tyci kotlecika z jakimś pięknym wzorkiem, zrobionym z sosu, kawałkiem sałaty i kurde świadką pomidora, bo to tak pięknie wygląda. Ale w sumie, no dobra, ale ja bym chciał zjeść mimo wszystko, nie? No, to jest McDonald's. Kurde, wolałbym, Mag so naprawdę, wolałbym kurde McDonalda od tego. No. no, w każdym, w każdym razie, no, zakończyło się jak się zakończyło. Człowiek. Na Nie pech, zakończyło no, się, urwało czuje, się. Cz, cz, czuje niedosyt i czeka na drugą część. Aczkolwiek ja mam pewne wątpliwości co do, co do dalszego prowadzenia tej fabuły i, i, i boję się, że m, jeżeli powsta... No, już trzeba ja powiedzieć, że będzie druga część. Z tego, co tam czytałem, to Willew chciałby trzy części zrobić, chociaż raz czytam, że dwie, raz czytam, że trzy. Ja tak zakładając, patrząc na, na jego dokonania artystyczne, to on by pewnie wolał zrobić trzy albo pięć, nawet sześć, kurwa. albo um, pięć, albo i Cztery sześć. Cztery trylogie. Albo i, um, i tak, tak, bo on taki, taki jest. Yy, aczkolwiek, jeszcze, 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 widzę materiał na, 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 tą part two, czyli, czyli drugą część, mm, pierwszego tomu, bo jeszcze trzeba opowieść do końca wiesz, poprowadzić. Zauważ, że nie, nie pojawił się Imperator Padyszach, Szadam, nie pojawił się w ogóle w tej części. Zauważ, że, że, że gildii kosmicznej w ogóle nie było praktycznie, gildii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, no, co było Materiał, tego materiał, materiał, materiał na, na, na to part 2, ja nie chcę tego nazywać drugą częścią, tylko part 2, bo oni sami tak, tego, na part 2 jeszcze, jeszcze, jeszcze jest. Natomiast bardzo się boję, że, że Wilnew będzie chciał, jeżeli dadzą mu pieniądze, w co bardzo wątpię, bardzo wątpię, no, że, będzie, że, będzie chciał, że będzie chciał stworzyć um, dzieci Duny i dalej, wiesz, Imperator Duny i tak dalej, tak dalej. Tylko jest jeden problem. Tak jak już powiedziałem, Dunę bardzo ciężko przełożyć na język filmowy, nawet pierwszą część. Tak kolejne części, szczególnie od Imperatora, Boga Imperatora Duny, jest to, moim zdaniem, jest to rzecz niemożliwa do wykonania. Oj, tam, oj tam i, spokojnie. I, i, i boję tu się, żytną, że. Tam dokleją, tu ale to, już, to, będzie to, już, to już nawet nie będzie interpretacja. To będzie tak frywolne, jeżeli to powstanie. Bo ja się generalnie zakładam, że być może powstanie druga część, a potem koniec. Że dzieci Dune Net nie, nie, nie będzie kolejnych części. i, 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 i Jeżeli filmie. ten film zarobił na siebie i mówię, zarobił. Z tego co widzę, zarobił. Nie tyle, że się zwrócił, ale że jest potencjał na to, żeby faktycznie zrobić, bo trzeba zrozumieć dwa proste fakty. To, że film kosztował ileś tam, trzeba liczyć razy dwa tak, to koszty marketing. marketingu. Tak. Po drugie, to nie jest tak, że jeżeli film zarobił na siebie, czyli się zwrócił i zrzuciły się koszty marketingu, to znaczy, że ten film był dochodowy. To znaczy, no tak. że firma wyszła na zero, tak. a żadna firma nie chce wychodzić na zero, tylko chce zarobić jak najwięcej i jak najwięcej, to mam na myśli, Dużo więcej niż powinni zarobić. Tak, 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 tak to jest. I potem jest ten problem. Więc jeżeli faktycznie ten film zwróci się, zarobi tak, żeby była ta druga część, prawdopodobnie będzie, bo w sumie no, co oni tam mają do zrobienia teraz, co im zostało absolutnie nic tak naprawdę, to niewykluczone, że druga część będzie rozbita na dwie części kolejne. <grym> to będzie druga, edy... to będzie czeka, to, to będzie. Patry... Tu part part, two, tu... part two. Tak, 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 to, to dopiero będzie. Odcinek tył. Oh. Rozdział drugi, część trzecia z osiemnastu. <śmiennie> Jezus Maria, proszę drogi. No nieważne, no. Ale kto go tam wie, C tego Wilnewa. Czy ty nie chodzi o Vilewa, to chodzi o to, czy wiesz, kalkulacja się będzie zgadzać, bo szczerze powiedziawszy, jeżeli trzeba będzie przyciąć koszta, to dostanie to reżyser, który będzie tani, który będzie bardziej, że tak powiem, podatny na sugestie studia. Bo na przykład Nolan, no to wiesz, on ma tam pseudo taki immunitet niby, nie? że on robi co chce i blech. Chociaż po ostatnim w swoim filmie no to troszkę mu to uciekło. Tak samo jak kilku innych wielkich reżyserów, którzy mieli wiele do powiedzenia, po czym się okazało, no dobra, już nie generujesz pieniędzy, więc masz mniej do gadania. Mamy inne, tańsze alternatywy. Tak jak z aktorami, którzy aktorzą za mocno i się okazuje, że bardzo łatwo jest ich zamienić. Skoro, skoro mówimy o cięciu kosztów, to, to jeżeli będą chcieli zrobić ci, ci, po drugiej części trzecią część i będą problemy finansowe, to ja proponuję na przykład, żeby Jasona Namomoe jako Danka na Idaho zamienić na Borysa Szyca. Szczerze, Jason nie jest aż taki drogi. <laughs> nie jest aż taki drogi. Ale, ale Borys jednak tańszy, no nie bądźmy tak. To byłoby coś. Boris I Sheeta suchy jako... chleb dla konia, nie? Borys Szyca jako Duncan na Idaho. To bym chciał zobaczyć jednak. No, no nie wiem, no to już wchodzimy w dziwne terytoria. Wolałbym Daniela no, Olbrzyskiego. Jako szej hulud. <laughs> nie, no ale long story short, tak. Tak jak powiedziałem wcześniej, tak samo teraz się powtórzę. To jest bardzo fajny proof of concept, który wygląda jak pilot do serialu, i nawet nie będą specjalnie złośliwym. To wygląda, kurde, jak serial. Biorąc pod uwagę, jaki trochę, poziom trochę tak. reprezentują obecne seriale, czyli choćby nie wiem, co powiedzieć o Star Trek Discovery, czego żeśmy nie powiedzieli wcześniej, to technicznie, wizualnie to wygląda jak film. Dziesięciogodzinny, nudny, głupi film, ale wygląda jak film. Niektóre inne seriale, tak jak Spence, czy ogólnie rzecz biorąc to, co jest powiedzmy, bardziej wysokobudżetowe w cudzysłowie, to wygląda jak film. To, co mamy w kinie tutaj, nie wygląda jak film kinowy. Wygląda jak film telewizyjny z wysokim budżetem. Z to wysokim wygląda wysokim jak produkcja HBO. Ja y, ciekawą właśnie, co do tego, co mówisz, ciekawą opinię, to nie jest moja opinia, tylko też znalazłem w internecie i to jest ba bardzo ciekawa, ciekawa taka analiza. Może pół żartem, pół serio, że ktoś napisał, że dla Wilnewa idealną sytuacją byłoby, gdyby pozwolono mu właśnie zrobić z Dune'y, tak jak robił film, zrobić Pozwolić mu zrobić serial o ilości odcinków wedle jego uznania i dać mu na przykład 2 miliardy dolarów. I on by to wykorzystał do cna. No, biorąc pod I... uwagę, jak ten film wyglądał i jak on się oglądał, to zmarnował pieniądze, więc nie wykorzystałby do cna, tylko by przypierdolił za przeproszenie. <laughs> nie, sorry, naprawdę, bez obrazy, ale. Tu już nie chodzi nawet o to, że ja się zajmuję grafiką, że mam zboczenia na tym punkcie i tak dalej. Ale ten film jest wizualnie nudny. I to nie jest tylko moja opinia. Koleżanka oglądała to ze mną, bo żeśmy świedzieli, dobra, akurat spokojnie, obejrzymy sobie na luzie, bez interakcji z ludźmi, jak trzeba będzie zapauzować albo przewinąć, nie ma problemu. I kurde, ona regularnie się pytała, czy to tak dobrze wygląda, i ona nie rozumie, czy po prostu to jest takie chujowe. I tak, bez obrazy. Niczą tych setek tysięcy partikli, miliardów, praktycznie rzecz biorąc, na efekty, które zupełnie nie powinny być w ten sposób wykorzystane, to tak. Miasto, się. No właśnie miasto, to jest największy mój obiekty, problem, że Obiekty, elementy animowane i tak dalej, są do bani. Tarcze są do bani. Nie, po prostu ale to wygląda nie, źle. To jest to, że... Ale tarcze to tarcze jest kwestia interpretacji przez, przez tego. Nie, nie, Karnaś, mi chodzi o to, że masz dosłownie ułamek sekundy, kiedy jest aktywacja i przy niektórych ujęciach, jak jest walka czy coś, jest pokazany ten taki efekt, kurde, zjebanego VHS-u w cudzysłowiu. Te tarcze powinny być cały czas widoczne, żeby człowiek mniej więcej wiedział, co się dzieje na ekranie, bo szczerze powiedziawszy, poza kilkoma ujęciami, to ty nie wiesz, czy oni mają, czy nie mają tej tarczy. Jeżeli chodzi o latające ważki helikoptery, spoko, fajnie to wygląda, nie ma problemu. Ale jeżeli chodzi o design tych pojazdów, innych niż te, które się wzorowali na grach, to jest, kurde, poziom Halo, czyli bieda. A wizualnie tego jest tak mało, że praktycznie rzecz biorąc, Równie dobrze oni byli stać, kurde nie wiem, jakimś greenboxie i pieprzyć te twoje farmazony cały czas, bo praktycznie nic się nie dzieje. Te ujęcia, choćby nie wiem, jakby były pompatyczne, ambitne i tak dalej, one nie są wizualnie dobre. Po kilku ujęciach, kiedy widzisz tą pustynię, że tutaj kamera leci, tu coś tam, szerokie ujęcie, wąskie ujęcie, zbliżenie, coś tam, to jest poziom serialowy. Ta dyskusja z przywódcą Freemanów to dosłownie był poziom serialu. Tam nie było no, no, absolutnie w żaden sposób no to... nic, co daje ci kamera filmowa, taka prawdziwa kamera filmowa, kiedy masz porządne studio, masz porządną scenografię i tak dalej, bo tutaj nic takiego nie było. I praktycznie masz ujęcie twarzy, ujęcie twarzy, ujęcie twarzy, ujęcie twarzy. O, teraz wychodzi ujęcie korytarza, o już koniec, żegnam. Hmm. No, no, to, teraz, jest. to teraz moje. Gdzie ta epickość no, już obszrałeś Dune ciało, to teraz, teraz ja podsumuję. Zgadzam się co do, co do tego, że Arakien wyglądało źle. To jest to absolutnie paskudnie zrobione miasto, o ile to można nazwać miastem, bo nie można. To jest makieta nawet, albo powiem tak, nawet jak na makietę wyglądało to źle. To jest pierwsza rzecz. Jest to miasto z kartonu uważam, że, pomalowane uważam, liniami. Nie będę się zawąc. Z Nowego Jorku tak, wyglądało. lepiej. Techniczne, w techniczne szczegóły się wdawać nie będę, ale powiem tylko tak od strony y, oglądacza, czyli wizualnie. Moim zdaniem nasycenie kolorów powinno być większe w tym filmie, bardziej kolorowy powinien być ten film, mówiąc oględnie, tak, tak jak na, na laika oko, to jest, to jest to, ale generalnie całość bardzo mi się podobała. Jest, widać, że Wilne odrobił lekcję Herberta z Duny. Zna się na Dune, rozumie filozofię Duny. To jest najważniejsze dla mnie w filmie, że on ją rozumie. czyjąś pracę do miejsca. No nieważne. W każdym razie rozumie, rozumiał to na tyle, żeby przełożyć to na język filmowy i to mu się udało. D design z tymi, oprócz tych problemów, mówię, Zarakin i, i kolorystyką ekspozycją czasem. Generalnie mi się podobało, chociaż ja wolę tego Lynchowskiego, bo to bardziej takie teatralne było. Mi się to podobało po prostu. Całość, to był film. Okay, Jest jeszcze jedna o, o, i na koniec jedna rzecz o której muszę powiedzieć specjalnie na koniec, nie chciałem o tym wspominać wcześniej, to co mi się bardzo w tym filmie nie podoba, ani razu być może tu będzie to być może się, be, be, reżyser się zrehabilituje w drugiej części, ale ani razu nie padło określenie dżihad, ani razu, określenie ani dżihad w, nie no menaż nieważne yy, określenie dżihad w filozofii Książek Herberta jest bardzo, bardzo ważną kwestią, wręcz zasadniczą. I jeżeli to słowo nie padło, to jest to tylko i wyłącznie z powodu tego, że Hollywood się boi tego słowa, ponieważ nie chce urazić muzułmanów. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. I jeszcze, jedno, ale jest, tu jest, jest jeden pozytyw. Pamiętasz trailery? Tam pada słowo. Co ciekawe, w trailerach są sceny, które nie było, nie było w filmie. To jest też ciekawa kwestia. Mówię wesel, tak. w, 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 pewnym momencie w trailerze pada, bodajże to jest między Polem a Dunkannem Aydacho. Taka kwestia, takie, takie, słowa. Ruszajmy na krucjatę. Kiedy ja to usłyszałem w trailerze, ja myślałem, że wezmę monitor i pierdolę o ścianę, wyjdę na ulicę i zacznę, i, i zacznę wyć. Bo w tym momencie było dla mnie jasne, że oni określenie Czemu tego nie zrobiłeś? Jakbyśmy to nagrali, że, byśmy mieli tyle że, oglądalności, że się wpaść. Miałem, miałem wtedy jasność. Myśmy tylko musieli zmienić nazwę, za, ja z to tak. patoskopia. Miałem wtedy jasność, że Wilnew zamienił dżihad na krucjatę. To jest absolutnie, absolutnym błędem, absolutną abominacją, użyję tego mojego ulubionego słowa, i skandalem. Ale w filmie nie pada... Ktoś, ktoś, najwidoczniej ktoś, ktoś, kto montował ten film, twierdził, że ja, ja, to się wytnie, ja to wytnę. I nie to pojawia się... się edytor, nie, I tak, ani, ani razu się nie pojawiło ani określenie kurcjata, ani nie padło określenie dżihad. dobrze, że nie padło słowo kurcjata, niestety źle, że nie padło określenie dżihad. I, i, i to pokazuje, że, że, Hollywood, że w Hollywood są same zwykłe pizdy i cipy które nie mają, nie mają kręgosłupa. Gdyby nas. jeszcze ktokolwiek nas słuchał, to byśmy już ich stracili. Wszyscy nas słuchają, yy, muzułmanie nas słuchają, nie zabijajcie nas. My was lubimy, bronimy was, tak? Tak, tak, nie, nie, nie. Znaczy, no, po prostu, no, tak jak mówię, no, to jest ten jeden problem, jaki mam z tym filmem, ale, ale, okej. Okay. Generalnie nie, mi się bardzo podoba... Problemach, które ja mam z tym filmem, mówiłem... Tak, już mówiłeś, już tego yy, generalnie bardzo polecam Dune obejrzeć. Nawet jeżeli się nie czytało książki, nie ma w tym nic złego, że, że drogi słuchaczu, nie czytałeś książki. Film może Ci się spodobać, choć w pewnych momentach możesz być skonfundowany, więc wtedy polecam zajrzeć do internetu, nawet do internetu, nawet na Wikipedię, na, na Boga. Ale najlepiej sięgnąć po książkę i już 8 na 10. Tak chwali, tak chwali. Osiem na 10. No to jest bardzo dobra ocena. Ja dałem 7 zachęci, kurde, ty tak jest wysoko. No to 8,5, niech ci będzie. Nie, nie, już powiedziałeś 8, żegnamy, koniec? Nie, nie. No, ty... już za późno, nie no ma to, to, jeszcze, to, jeszcze, to jeszcze znak jakości, wiesz? Graf Tro Approval. No. w Karnasia medal... approved. Medal, medal w czerwia. Nie no, a ja powiem tyle. Jeżeli chcecie obejrzeć Dune, to obejrzyjcie sobie na Netflixie Dune Lincha, albo poszukajcie fan editu, który był zrobiony przez jednego z prawdziwych fanów, co praktycznie wszystkie, no chyba prawie wszystkie ujęcia, które były nakręcone przez Lynch'a, znalazł na różnych rodzajów wydaniach DVD, Blu-ray, Laserdiskach i tak dalej. A to tę wersję ja chyba na YouTubie nawet film. widziałem. Można, można to obejrzeć chyba na YouTubie nawet widziałem tą wersję. Może no wczoraj tak mi się. Tak mi się zdaje, ale nie jestem, nie jestem pewien na 100%, ale tak mi się zdaje, że to, o czym mówisz, widziałem gdzieś mi mignęło na YouTube. Tak ludzie bardzo w komentarzach fanowska, chwalili. Tak, chwalili bardzo tak w komentarzach. Czy siak ludzie. Ta fanowska edycja to jest mhm. najbliższa temu, co Lynch chciał osiągnąć w swoim filmie. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o nową Dune, to sobie możecie spokojnie poczekać. Aż, jeśli powstanie druga część, bo oglądanie tego teraz. To jest tak jak zamówienie pieczywa w restauracji, po czym dowiedzenie się, że e, przepraszamy, ale nasz kucharz się zajebał na śmierć albo się ujebał i nie będzie obiadu. Mm. Bo dosłownie, dostajecie suchy chleb dla konia i nawet masła do tego nie dostaniecie. Palusz, paluszki tylko solone dostaniecie. Więc mm. jeżeli nie macie nic, co zrobić ze swoim czasem przez 2,5 godziny praktycznie, biorąc po czym stwierdzić, po co ja zmarnowałem 2,5 godziny, Zapraszam do kin, zapraszam na HBO Max, zapraszam na Torenty, czy co tam kurde, lubicie, żeby sobie obejrzeć. No, ale moim zdaniem, w uh -huh. tym momencie ten film w zupełności w żaden sposób nie zasługuje na to, żeby poświęcić mu czas, bo pieniądze to przy okazji, ale chodzi o głównie czas. Czasu nie odzyskacie. Szczególnie po słuchaniu tego podcastu. Ha, ha, ha. Kolega, kolega ostro mówi, ale ja polecam obejrzeć, mimo wszystko. No, a, słuchaj, już się zbliżamy do dwóch godzin, już jeszcze pół godziny i dłużej niż lęcz. Przebijemy film! Uch, kurczę, już, już prawie tyle, co lęczowska wersja. E, Tfu. E, wersja. Och, mój Boże. Mamy no to, wersję... O jeszcze e, też głupim pogadać? To jest part one i part two. <laughs> Druga część Bo, podcastu za kiedyś. Może. W no tak, long story short Wszystkim, którzy trwali do końca Dziękuję i współczuję zarazem Tak, uważajcie na uszy w kinie Bo strasznie głośno dają Po garach, niestety Kolejna zaleta Oglądania w streamingu Możesz sobie Ściszyć Ale na wielkim ekranie to wiesz, widać tego Ornitoptera i Te efekty nie są aż tak dobre no, już dobrze. Marudo, nie przesadzaj. No. I tym optymistycznym akcentem. No. Jak zawsze zresztą. Jak zawsze zresztą. zresztą. I konsolita. Konsolitant. Kurde, tak odnośnie wymowy poprawnej nazwisk, nie? Nawet mojej krzywki nie jesteś w stanie wymówić poprawnie. Ciekawe, 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 jak u byłby. byłbyś. Dio, nie? Konsolitant. Baron Kronen. Kronen. No, dobra. <laughs> dobra Imperator dobra. Pady Karnas. No dobra, to na razie. Pato Karnas. No, to dwie godziny. Już nie długo. Go kolejny unboxing jakiegoś badziewia z Biedronki. Tak. Fimo 11, ktoś ci do popcornu. Zapraszam. Dokładnie, dokładnie. No, to cześć. Oglądajcie Dune albo co tam chcecie. Nie, nie oglądajcie. Amazon Prime, taki taniutki. Dziękuję, panie Bezos. Karnaś, czek się odbił. O... Bezos napisał, że przeprasza i że poprawi się, ale ale że nam nie zapłacili. Da mi pracę w magazynie, jakby to i tobie też, więc mamy zapewnioną przyszłość. Mi to da bardzo żeby cię poganiał w tym magazynie. Tylko... Szybciej karnaś. Szybciej! Wyrabiaj normę! No ja tam, ja tam Ludzie będę... czekają na badziewia. Ja Te wibratory się nie wyślą same. I Imperatorem tam będę na magazynie. No, dobra. To kończymy, bo już, już wszystko. Się zbliżamy do czasu trwania filmu. Tak, tak. Jeszcze pół godziny, ale już nie będziemy przedłużać. Oj tam, Patrony, oj tam, Kamal. Tam. O czym głupi chcesz pogadać? No, wyżo się. No, no, już o Amazonie wspomniałem, więc... Nie ma tam nic ale ciekawego. kurde, jeszcze nie nam nie zapłacili debilu, no. no, no nie dajesz reklamy no. za darmo. Hmm. Hmm. No, no dobra, no, kończymy. No. Ki tam no, takie jest robienie interesów z Karnasiem, no. Nie zapłacili i <laughs> Ta. tak zrobił swoje, no. no, no właśnie, no. Co za tania dziwka. Ech tam. Może wypłacą. No. Dobra, w to kończymy. KFC ci zapłaci kuponikiem kurde, zniżkowym niż Amazon, no, ale to z czego? No, no to niech żyje jeszczej chulut i oglądajcie. Pamiętajcie. the <laughs> fired no you're actually fired I'm fired get out of the booth jack no I like it in here.